mamy to. Dobry wieczór Państwu w prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Mamy dzisiaj przyjemność gościć Katarzynę Kasię Grzegorza Markowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o tej książce. Ona nosi tytuł Siedem życzeń rozmowy o źródłach nadziei. Dziękujemy, że mimo pogody we Wrocławiu Państwo jesteście z nami tutaj. Witamy też wszystkich tych, którzy oglądają nas na ekranach różnych ekranach. Sytuacja taka oto jest, że zarówno Państwo w którymś momencie będziecie mieli okazję porozmawiać z naszymi gośćmi. Ten moment nadejdzie po niezbyt długiej naszej rozmowie, ale zachęcam też tak zwaną społeczność internautów. Jeśli Państwo będziecie zadawać pytania, ja będę otrzymywał tutaj w jakiś magiczny sposób i jeśli one będą miały jakikolwiek sens, to ja je przeczytam, ale to się zobaczy. No to słuchajcie, przejdźmy do książki. Ja Państwu tytułem, Państwo już na pewno wiecie, bo książka jakiś czas już jest na rynku i cieszę się, że nasi goście dzisiaj mogą być fizycznie, fizycznie we Wrocławiu, ale jako, że to spotkanie nie przebiegnie tak, jak Państwo sobie wyobrażacie, wobec powyższego i Państwo również. Zaczynam się denerwować. Wobec powyższego ja dwa słowa muszę powiedzieć, otóż nasi goście, autorka i autor tej książki, zaprosili do rozmowy siedmioro osób bardzo, bardzo istotnych i są to w kolejności alfabetycznej Agnieszka Holland, Jarosław Kujsz, Andrzej Leder, Szymon Malinowski, Dorota Masłowska, Joanna Tyrowicz i Jurek Owsiak. I w tych rozmowach nasi goście postawili przed swoimi gośćmi takie zadanie zdefiniowania siedmiu pojęć. Wybaczcie, że upraszczam, ale na użytek online. I są to odwaga, przyszłość, niepodległość, śmiech, spokój, bogactwo i szacunek. I teraz, kiedy przeczytałem tę książkę, zadałem sobie takie dość racjonalne pytanie o to, jakim gatunkiem literackim jest tom rozmów. No i czy w ogóle to jest literatura? My jesteśmy przyzwyczajeni, mimo że takich tomów rozmów ukazuje się coraz więcej, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są one albo zlepkiem wywiadów już gdzieś wcześniej opublikowanych. Tymczasem ta książka jest wymyślona, to znaczy od początku do końca konsekwentnie, logicznie i strukturalnie wymyślona przez autorów, co oznacza, że jest to po prostu literatura. No bo mamy do czynienia z sytuacją... Giga ulga. Literaturę dzielimy na złą i dobrą. Aha, za wcześnie się ucieszyłem. Sprytnie. Literatura, bo mamy zarówno opowieści bohaterów, które są opowieściami, a więc są literaturą co do zasady. One muszą poza wszystkim być autoryzowane, redagowane. I mamy autorów, którzy wymyślają te wewnętrzne napięcia w książce, a później jeszcze pewnie sami siebie redagują i sami siebie autoryzują, układając to w taki sposób, abyśmy mogli to czytać jako równoważną wypowiedź zarówno autorów, jak i ich gości. I teraz o tym, o czym mówią bohaterowie tego tomu, to Państwo przeczytacie. Natomiast ja naszych gości chciałbym zapytać o to, co się w tej książce nie zdarza albo zdarza rzadko, a o co często pytamy autorów literatury właśnie, kiedy ich pytamy, na przykład, czy bohater to jest jego alter ego, tak? Jak biograficznie można zrozumieć taki, a nie inny gest autora, jaki jest jego stosunek do jego bohaterów. I pomyślałem sobie w czasie tej lektury, że ja wam zadam pytania, nie we wszystkich wypadkach jest to możliwe, to będę tłumaczył, które wy zadajecie swoim bohaterom, ale sami na nie nie odpowiadacie z racji roli, którą pełnicie w tej książce. Z Agnieszką Holland mówiliście o odwadze. To ja was zapytam o to samo, co wy ją
zapytaliście. Kasiu, zacznę od ciebie. O największy strach w twoim życiu. Dziękuję bardzo za to pytanie i dziękuję bardzo, że możemy tutaj być w Wrocławskim Domu Literatury. Dziękujemy Jirkowi Greenowi za to, że nas zaprosił z naszą książką, co do której literackości no ja poczułam wielką ulgę po tym pięknym twoim wstępie, który powiedziałeś. Jakoś w ogóle urosłam we własnych oczach troszkę. Ale po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja bardzo marzyłam o tym spotkaniu już po wyborach, żeby powiedzieć takie coś. Wiedzą państwo, myśmy tę książkę pisali w zupełnie innych okolicznościach politycznych. I naprawdę się cieszę, że mogę to zdanie powiedzieć i że te okoliczności się zmieniły. Natomiast nawiązując do twojego pytania o ten największy strach, ja myślę, że... osobisty. PiS. Tak, osobisty. PiS to wiemy. Tak, ale taki mój własny osobisty strach. Ja w pewnym miejscu innym tej książki o tym mówię, o takim moim największym przerażeniu. I to był poranek 24 lutego 2022 roku, kiedy się z Grześkiem spotkaliśmy pod radiem Nowy Świat, żeby zacząć audycję poranną. I byliśmy pewnie jednymi z pierwszych osób z racji tego, że wstajemy wtedy bardzo wcześnie, do których dotarła przytomnych informacja o rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Ja przyjechałam sparaliżowana do tego radia. Znaczy ja się naprawdę nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu się tak strasznie bała. I potem próbowałam sobie ten strach rozkładać na mniejsze kawałki. Zastanowić się, wiesz, dlaczego to było aż tak straszne i dlaczego aż tak bardzo osobiście mnie to dotknęło. I pomyślałam sobie, że tu są, no jest kilka rzeczy, które się na siebie nałożyły. Po pierwsze, wojna tak bardzo blisko. Wojna w Ukrainie, gdzie przecież mamy mnóstwo znajomych, znamy bardzo wiele ludzi, wiemy, że ich domy są pod ostrzałem, że są bombardowane. Nie wiemy, czego się spodziewać. Dla mnie nie było zaskoczeniem to, że Rosjanie rozpoczęli tę wojnę, ale nie spodziewałam się takiej wojny, takiej konwencjonalnej, okrutnej, straszliwej wojny. No i ten drugi strach, o którym tutaj w naszej książce bardzo pięknie opowiada Jarosław Kujisz, to jest ten odwieczny polski strach przed Rosją, który gdzieś tam we mnie też zagrał. Chwilę wcześniej przed tutaj naszym spotkaniem rozmawialiśmy przy obiedzie z siostrą Grzegorza i z Grzegorzem o ewentualnych podróżach na wschód. I mi się przypomniało zdanie, które moja mama powtarza, mówiły mój dziadek i pradziadek, my tam nie jeździmy, nas tam wywożą. I sobie uświadomiłam, że moja mama to było pierwsze pokolenie w mojej rodzinie, które nie było tam wywiezione, więc to jest taki strach, który się gdzieś tam w genach jeszcze utrwala, strach przed Rosją i przed tym, co tam się dzieje. I tak, dla mnie to był moment największego możliwego strachu i pamiętam, że jakby wyjście z tego strachu, ono nigdy do końca się nie dokonało, no bo dopóki jest wojna i dopóki sytuacja jest taka, jaka jest, to on gdzieś tam siedzi. W tej chwili pewnie mniejszy, także umożliwia funkcjonowanie, ale... Ale tak, pamiętam, że przyjechaliśmy wtedy do tego radia, siedzieliśmy tacy zupełnie zmrożeni i nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy z tym wszystkim zrobić, co grać. Usunęliśmy materiał o tłustym czwartku, bo to był tłusty czwartek, ale jakoś tak jednak głupio było o tym mówić na antenie. I próbowaliśmy jakoś ustalić, co dalej będzie. I ten strach, myślę, nas wszystkich, bo nie tylko ja się bałam na pewno, bardzo szybko się przekuł w wielką dzielność niesienia pomocy tym osobom z Ukrainy. I myślę, że no dzisiaj o wiele mniej jest i tego strachu, i tej dzielności, ale gdzieś tam to jest dla mnie bardzo ważne studium, jak sobie myślę o, no właśnie o doświadczeniu strachu, doświadczeniu odwagi i doświadczeniu dzielności. Grzegorzu? Ja może najpierw na chwilę do... Wiesz, że to nie może być ten sam strach. Wiem. I nie jest. Tamten moment rzeczywiście zaczął się od tego, że ja włączyłem telefon o godzinie 5 rano i mam takiego przyjaciela, który śledził sytuację. I pierwsze, co mi wyskoczyło w tym włączającym się telefonie, znacie ten odruch, włączamy, ciekawe co przyszło. I ten dzień pierwszy, co mi się wyświetliło, to było bardzo proste zdanie, wybuchła wojna. I tak rzeczywiście sytuacja, którą znamy, nie wiem, z filmów, a nie z życia. Natomiast przeżycie mieliśmy różne.
My, Kasia, wypuściliśmy dwa materiały o tłustym czwartku. Dla mnie to jest cudowna ilustracja tego, w jak gigantycznym byliśmy pomieszaniu, bo tak jak Kasia powiedziała, podstawowe moje przeżycie wtedy było takie, że jesteśmy w sytuacji, w której nie ma wzoru. I w związku z tym nie wiadomo, czy jak wybuchła wojna, to się puszcza materiał o tłustym czwartku, czy się tego nie robi. Nie wiadomo tego. Doszliśmy po, moim zdaniem, po dwóch, ale nie kłóćmy się. Do tego, że chyba jednak nie będziemy opowiadali o tym, jak się robi pączki. Natomiast twoje pytanie, jeszcze przez chwilę zostanę przy Kasi, uświadomiło mi, że ja się boję wyczekiwania i niepewności. Jak to się stało, to ja już się przestałem tak bardzo bać, bo się stało, bo już wiedzieliśmy, mogliśmy to nazwać. Więc ja się wtedy mniej przestałem bać. I teraz przechodząc do twojego pytania, właśnie zrozumiałem, że być może zadałeś mi najbardziej intymne z pytań, jakie można zadać. I ja na nie nie odpowiem, bo jak sobie zadałem, ja znam odpowiedź, mam ją w głowie. To myślę, że to jest taka rzecz, której no właśnie nie chcę, to nie jest kategoria rzeczy, którą się mówi publicznie. Myślę, że tego strachu, to tyle mogę tylko powiedzieć, że tego strachu w moim życiu jest dużo i że to są, jak pytasz o momenty, to być może tych kilka scen, które mam teraz w głowie, to są te kluczowe momenty, które determinują moje życie, że to są punkty zwrotne. No i to pewnie nie jest najfajniejszy stan, ale tak jest. To jest coś o wielkim ciężarze. To tylko tak odpowiem. I nic wam więcej nie powiem. Ekstra. W Q&A to rozwalimy, okej. Okay. To jest taka pewność tych ludzi z TVN-u, nie? Że oni coś ogłoszą, to tak będzie. Bardzo szanuję taką odpowiedź i doskonale ją rozumiem. Ona nam też pokazuje w jakimś sensie kontekst, jak państwo, część z was już zna, pewnie część pozna tę książkę, jak trudne jest zadanie rozmowy z drugą osobą, kiedy musimy czasem pytać o rzeczy, na które sami byśmy nie odpowiedzieli. Prawda? I mało tego, uważamy, że naszym obowiązkiem, tak jak obowiązkiem prowadzącego choćby rozmowę, jest to, aby dociskać, aby jednak próbować wydobyć te informacje. Ale wiesz, trącę się. Nie wiem, czy się Kasia zgodzisz, ale my chyba nie mieliśmy sytuacji dociskania. Wydaje mi się, że czy to był, wiesz, moment, czy to było to, że dobrze dobraliśmy osoby do tematu, czy po prostu taka najprostsza rzecz, i tego jestem pewien, że rozmawialiśmy z wybitnymi ludźmi, bez względu na temat, to tam po pierwsze nie było sytuacji dociskania z naszej strony, ale również nie wyobrażam sobie, żeby osoby o tym formacie wchodziły w historię o dociskaniu. Znaczy, gdyby ktokolwiek z nich poczuł, że my przekraczamy jakąś granicę, albo że jesteśmy nieszczerzy w tych rozmowach, bo to jest też turboważny wymiar, to dostalibyśmy po prostu klapsa. Tak, i to i potwierdzam to. A ja przed każdym spotkaniem czytam książkę dwa razy, więc dwukrotnie to potwierdzam, że tak jest. Aczkolwiek dużo ryzykowałeś, profesor Tyrowicz, która zdecydowanie na swoją ulubienicę wybrała Katarzynę, jeśli chodzi o sposób zadawania pytań. Wiesz co, myślę, że my żeśmy zrobili, znaczy nie wiem, czy znowu my. Właśnie nie wiem, czy to było tak, bo ja z kolei w trakcie tej rozmowy miałam wrażenie, że moje pytanie Joanna totalnie bagatelizuje, a odpowiada Grzegorzowi wyłącznie. Nie, Grzegorzowi odpowiada, nie, to nie jest dobre pytanie, ono powinno brzmieć tak. A kiedy ty się wtrącasz, to ona mówi, to i to jest bardzo dobre pytanie. Zrobiliśmy z Janną Tyrowicz jedyną rzecz możliwą na samym początku. Jest taka figura, którą pies przyjmuje, jak się boi większego psa. Kładzie się i podnosi łapy do góry. I my żeśmy to po prostu literalnie tak powiedzieli. Rzeczywiście tak. I byłoby głupstwem, gdybyśmy zrobili coś innego. Wróćmy do Agnieszki Holland jeszcze, bo po tym pytaniu prywatnym jest jeszcze taka refleksja ogólna i chciałbym, żebyście się do niej odnieśli. Agnieszka udzielała wam tego wywiadu przed rozpoczęciem zdjęć, prawda? Dokładnie, bo wieczorem nam udzielała wywiadu, który się przeciągnął do późno wieczornych godzin, a rano jechała na pierwsze zdjęcia do Zielonej Granicy. Okej. Okay. Czyli mieliście perspektywę już w trakcie pracy nad książką, tej redakcyjnej, o której mówiłem, całego procesu wydawniczego, mieliście świadomość, że po pierwsze te zdjęcia się dzieją, że zaczyna się coraz więcej dziać wokół tej książki. Nie pada w waszej rozmowie pytanie o to, Agnieszko, czy ty pokażesz Zieloną Granicę przed wyborami, prawda? Nie, w kontekście odwagi, tak? Bo,
Bo rozumiem, że nie zarysowaliście sobie tego, co się może zdarzyć, kiedy dzisiaj czytamy te wypowiedzi Agnieszki Holland i wasze pytania i waszą rozmowę i wiemy już, co się stało po premierze Zielonej Granicy. Czy to inaczej wam mówi o odwadze Agnieszki, czy nabraliście jakiejś perspektywy, która to może uzupełnić teraz? Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale dla mnie Agnieszka, nie wiem jak państwo to czują, ale ona dla mnie przez całą tą historię urosła w sposób nieprawdopodobny i jeżeli ktokolwiek z państwa miałby mieć jakiś taki dyskomforcik, który często słyszymy o matko, gdzie są te autorytety, o matko, od kogo się uczyć i jak żyć, to Agnieszka, i teraz jestem, to jest taki stan bliski płaczu, znaczy jak ja o niej myślę, o jej wielkości, która jednocześnie jest zamknięta w ciele małej, bardzo dzielnej, niewysokiej, przepraszam, kobiety, która to wszystko ustała i to nie jakoś, tylko z gigantyczną klasą. I nie ma chyba takiego wymiaru pytania o człowieczeństwo, w którym Agnieszka nie wypadałaby fantastycznie, bo my trochę znamy różnych, to jest głupkowa, to zabrzmi, przepraszam, ale znamy różnych wielkich. Nie znam nikogo wielkiego, kto trzyma taki poziom klasy, więc Agnieszka dla mnie stała się no, kimś takim po prostu do podziwiania. No. A wracając jeszcze do tego pytania, myśmy, jak rozmawialiśmy z Agnieszką, to mieliśmy pewnie przeczucia dotyczące tego, czym może być zielona granica. Wszyscy się nad tym zastanawiali i dla mnie jakby jej decyzja o tym, żeby to pokazać, jest decyzją niewątpliwie niezwykle odważną, tym bardziej, że to jest odwaga podwójna, bo nie tylko pokazała nam takie lustro, w którym nikt dobrze się nie odbija, tam naprawdę mało kto poza osobami, które rzeczywiście pomagają w tym lesie na polsko-białoruskiej granicy. Jeżeli chodzi o resztę społeczeństwa, to tam są sami nieobecni. Tam są sami ludzie, którzy pozwalają na to, żeby tam się działo to, co się dzieje. Także Agnieszka tutaj nie mogła liczyć na jakiś szeroki poklask, prawda? A z drugiej strony jeszcze gdzieś tam w naszych głowach dźwięczały echa tego, co się stało przed poprzednimi wyborami, po filmie Sekielskich, o pedofilii w kościele, tym filmie Tylko nie mów nikomu. No i tych wszystkich dyskusjach, na ile ten film Sekielskich, prawda, źle się odcisnął na wyniku wyborów, na ile zmobilizował właśnie elektorat Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby puścić głosować. Także to było więcej różnych elementów, które jakby weszły w grę i ona jakby pokazała w praktyce, że jest najlepszą ekspertką od odwagi, do jakiej się w ogóle można było zwrócić. Nie? Ona pokazała, że ona po prostu w ogóle, mając pełną świadomość tego wszystkiego, bo czasami odwaga wynika z tego, że człowiek nie myśli na przykład, albo że po prostu jest nieświadomy. I mamy człowieka, który, nie wiem, wkłada głowę do paszczy tygrysa i wszyscy mu biją brawo i mówią, jaki jesteś odważny. On mówi, a to co, nie wkłada się głowy do paszczy tygrysa? Nie, także to w ogóle nie było coś takiego. Ona była absolutnie świadoma tych wszystkich kontekstów i mimo to podjęła taką, a nie inną decyzję. Więc dla mnie, jakby, gdybym się miała jeszcze raz zastanowić nad rozmową o odwadze, to właśnie tylko z Agnieszką Holland. Wiecie państwo, dwie króciutkie anegdoty. Pierwsza z zeszłego tygodnia z festiwalu Szulca, który się tutaj odbywał. Jeszcze przed wyborami Mikołaj Grynberg opowiadał o swojej książce Jezus umarł w Polsce i kiedy pomiędzy jego spotkaniem a wynikiem wyborów minęły raptem tam powiedzmy 40 godzin, on zadał na swoim Facebooku takie pytanie, czy znajdą się teraz odważni, żeby przeprosić Agnieszkę Holland za ataki na nią, że właśnie w tym, a nie innym momencie ukazał się, czy zdecydowała ona w porozumieniu z producentami, dystrybutorami o tym, że ten film ukazuje się przed wyborami, a druga anegdota to już jest tylko Agnieszce, którą mam przyjemność znać i nawet pracować z nią. I powiem szczerze, że ten moment, w którym musiałem się już do niej dodzwonić, widząc, co się dzieje oczywiście od początku, ale to wymienialiśmy jakieś uwagi pisemne, to był moment, w którym ona zdecydowała o ochronie osobistej. To właśnie znając Agnieszkę, znając jej bezkompromisowość, odwagę graniczącą z brawurą, o czym dużo rozmawiacie, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek tej rozmowy. My nie będziemy tego dłużej tutaj omawiać, ale to jest bardzo ciekawy wątek, kiedy rozmawiacie o tej różnicy pomiędzy brawurą, najczęściej żenioną z głupotą i odwagą, która
może zupełnie inaczej się pokazywać i objawiać. To przyznaję, że ja się wtedy przestraszyłem. Znaczy Agnieszka, która decyduje o tym, że bierze, ale zdradzę wam, bo nikt nas nie słucha. Bardzo się zżyła z tymi ochroniarzami, co później mi opowiedziała. Siedzieli z sobą no, jednak ponad tydzień, dzień i noc, bardzo się polubili. Panowie przyszli do pracy, no bo to jaka jest ich praca i byli to akurat panowie. A potem się okazało, że mają bardzo wiele, bardzo wiele wspólnych tematów i to ją też trochę uspokoiło. Tylko wiesz, to co teraz mówimy z uśmiechem, wynika w 100% z tego, jaki był wynik 15 października. To znaczy, gdyby ten wynik był inny, a prawda jest taka, że wszyscy spodziewaliśmy się innego wyniku, do czego teraz się pewnie też nie będziemy chcieli przyznać, to Agnieszka Holland i Szymon Hołownia, dwie osoby na chy, zostaliby zdefiniowani jako odpowiedzialni za przegraną i ten hejt, o którym mówisz, który przyszedł z tamtej strony, przyszedłby, podejrzewam, że z niewiele mniejszą skalą od naszych znajomych i przyjaciół i różnych wesołych ludzi z Facebooka. I to byłby lincz. To jest jedna rzecz. A druga, wiecie państwo, my żeśmy trochę jakby obserwowali ten proces i rodzenia się filmu i podejmowania decyzji o tym, kiedy go pokazać. I ta decyzja o tym, żeby był on pokazany przed wyborami, była głęboko nieoczywista. Wynika ze splotu różnych skomplikowanych okoliczności. I dla mnie to jest kolejny moment taki, mówiłeś o tym, czy ktoś ją przeprosi. Ja się zastanawiam, czy ktoś jej potem też przyzna rację co do szalonej decyzji zupełnie, no bo ona była na tamten moment absolutnie szalona, bo nie tylko nie stało się to, co zakładali wszyscy, czyli że to będzie tak jak z Sekielskimi, że to będzie kolejny argument, który uruchomi lawinę i która nas zmiecie. Stało się coś innego. Coś, czego już nikt nie zakładał. Na ten film poszło 500 000 ludzi i ja nie mam żadnych wątpliwości, że każda osoba, która poszła na ten film, musiała mniej lub bardziej przejść przez jakiś rodzaj przemiany. I oczywiście teraz znowu powodów, dla których ta frekwencja wyglądała tak, jak wyglądała, jest bardzo, bardzo dużo. Ale ja zakładam, że jedną z nich jest ten film, który po prostu nas odblokował na próby niewidzenia tego, co tam się dzieje i jednak poczucie, że do jasnej cholery zrobię chociaż tyle, to znaczy pójdę na wybory i odsunę władzę, która tą opresję na tej granicy uruchamia. Więc stało się coś, czego już naprawdę nikt nie zakładał. I jeżeli mówimy o czymś takim jak geniusz wielkich artystów, to dla mnie to jest ten moment, gdzie ona robi coś, co jest kompletnie szalone, wszyscy mówią puknij się w głowę i efekt jest nie tylko nie uruchamia katastrofy, tylko przynosi jeszcze w ten lub inny sposób definiowany zysk. Przejdźmy do następnej rozmowy. Ja państwu wcześniej przeczytałem bohaterów alfabetycznie, tak jak oni są umieszczeni na okładce, natomiast rozmowa tak nie przebiega, to znaczy cykl rozmów jest, nie wiem, pewnie bardziej chronologiczny, albo tak jak wam przychodziły do głowy pojęcia, o które chcecie zapytać. Porozmawiajmy o czymś, o co Szymon Malinowski was nie mógł zapytać. Szymon Malinowski, fizyk, ale też człowiek, który jego wiedza fizyczna, ja mówię do tych, którzy mają jednoznaczne i jedyne wyobrażenie fizyka, dotyczy zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej, katastrofy planetarnej, jak on woli mówić. Ta rozmowa jest absolutnie wstrząsająca, podobnie jak rozmowa z Agnieszką, bo pan profesor ma taką ogromną umiejętność prostego i na przykładach podawania zweryfikowanych naukowych dowodów na to, co się z nami dzieje i co się z nami za chwilę zadzieje. Dlatego pewnie ta rozmowa jest o przyszłości właśnie. Moje pytanie do was w związku z tym jest takie. Co zrobiliście w swoim prywatnym życiu, aby to, co wybrzmiewa w tej rozmowie bardzo często, pojęcie ograniczenia nas ludzi jako zdobywców ziemi, de wzrostu takiego dzisiaj popularnego pojęcia o tym, że powinniśmy ograniczać wzrost, bo on nas po prostu za moment zabije. Chciałem was zapytać o waszą prywatną zmianę. Może być jedna, może być cały szereg.
Wiesz co, ja powiem ci tak, dla mnie ta rozmowa z Szymonem Malinowskim była jakimś takim elementem koniecznym tej książki. Szymon Malinowski podczas premiery tej książki powiedział nam, że to w ogóle bardzo fajnie, że się znalazł jeden niehumanista w tym wspaniałym gronie. On jest fizykiem atmosfery, tak jak powiedziałeś, specjalizuje się w chmurach. Świetnie się zna na tym, co... Jakie są konsekwencje właśnie tego, że niszczymy atmosferę wokół naszej planety i do czego, znaczy co najbardziej ją niszczy i do czego to prowadzi. Ja pierwszy raz usłyszałam o profesorze Szymonie Malinowskim po takim niezwykle głośnym i ważnym filmie, w którym on wystąpił. Ten film można sobie obejrzeć w internecie, on nosi tytuł Można panikować i to jest jeden z najfajniejszych, najciekawszych filmów mówiących właśnie o takich znowu wprost przedstawionych powodach do zmartwienia, jeżeli chodzi o kwestię katastrofy planetarnej. Ja, no nie wiem, jeżeli chodzi o takie działania właśnie idące w stronę proekologiczną, wiesz, ja przestałam mieć mięso, jak miałam 12 lat, więc nie wiem, czy to się liczy jeszcze, czy to było po prostu za dawno. No to musielibyśmy rozważyć twój wiek. No to już było... Ale mówiąc bardzo delikatnie, to było przed histerią. To było dawno, dawno. To było przed wojną na pewno. Ale to było dawno i jakby od tamtego czasu też chyba jestem bardziej świadoma tego, co stoi na przykład za tym, co znajdujemy na naszych talerzach. Myślę, że we mnie to jest jakiś proces, którego jestem świadoma. Proces, który zawsze był wzmacniany przez opiekę nad najrozmaitszymi stworzeniami, których zawsze ratowaliśmy dużo z moją rodziną. Ale ostatnio tak sobie myślę, że taką rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza i która, jeżeli chodzi o ten kontekst historyczny i polityczny, w którym żyjemy, wydaje mi się kluczowa, to jest kwestia zawalczenia o polskie lasy. Jeżeli podjęłam jakieś działania, to właśnie na rzecz tego, żeby uczynić polityczki i polityków odpowiedzialnymi za powstrzymanie niszczycielskiej gospodarki, pseudogospodarki, bo to nie jest gospodarka leśna, ale tego, co się w naszych lasach dzieje. I myślę sobie, że właśnie ta koncepcja dewzrostu, czyli ta koncepcja, żeby zostawić przynajmniej 20% polskich lasów jako parki narodowe, żeby przestać prowadzić tę straszliwą wycinkę w takich najpiękniejszych miejscach, ale też w ogóle wszędzie, bo nie mówię tylko tutaj o jakichś takich szczególnie pięknych lasach, ale te lasy, które na przykład otaczają miasta, które mają taki charakter rekreacyjny, w tej chwili też są na potęgę wycinane. Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale bardzo często jest tak, że mamy zostawione dosłownie 50 metrów pasa leśnego przy jezdni, a dalej już jest po prostu pole wyciętych drzew. I oczywiście, że lasy mają również tę funkcję gospodarczą i też potrzebujemy drewna i mamy ogromny, nie wiem, przemysł meblarski w Polsce i tak dalej, ale to są zupełnie inne lasy. Natomiast tych naszych lasów, po których chcemy spacerować, nie można w ten sposób traktować. One nie są rezerwuarem, one nie są fabryką drewna. I jak sobie myślałam przez te ostatnie lata, co mnie najbardziej boli w tej władzy, to były właśnie wycinki, ponieważ można odwrócić pewne reformy związane, chociaż to nie będzie oczywiście łatwe, ale związane z wymiarem sprawiedliwości czy z edukacją i tak dalej, ale drzewo rośnie 120 lat i nikt tego procesu nie przyspieszy. To nie jest tak, że coś możemy z tym zrobić. Także dla mnie to jest ulga, że udało się przed wyborami głośno i publicznie pytania o lasy zadać osobom, które w tej chwili, jak się okazało, tak jak Grzesiek powiedział, wbrew oczekiwaniom doszły do władzy i będzie można ich rozliczać z tego, co powiedzieli i co obiecali. Czyli między innymi Szymonowi Hołowni będzie można zadać za jakiś czas pytanie, co z tymi 20% lasów, które będą rzeczywiście parkami narodowymi. On zrobi referendum. Nie, to bez żadnego referendum ma być. Natomiast no właśnie te kwestie związane z wzrostem, ze świadomością. Ja myślę, że w nas wszystkich rośnie świadomość, tylko problem polega na tym, że za wolno. I to jest to, co Szymon Malinowski tutaj mówi, że my mamy oczywiście nadzieję, że ludzie są mądrzy, że ludzie coś wymyślą, że ludzie się dogadają i tak dalej, ale my po prostu mamy strasznie mało czasu. Tak cholernie mało czasu, że no, to jest kolejny powód do lęku zdecydowanie, ale też do działania, które paradoksalnie może polegać na zaprzestaniu rozmaitych innych działań.
A jeśli mogę dopytać, a ty możesz odpowiedzieć. Decyzja 12-latki o niejedzeniu mięsa jest dość fundamentalną, no ale z czegoś wypływa. I nie idzie mi tu o to, że ktoś jest nieświadomy i jest nastoletni, tylko coś się musiało stać albo coś musiało do ciebie dotrzeć takiego, co spowodowało tę decyzję. Wiesz co, ja myślę, że jest taki moment, ja nie wiem jak państwo mają, ja mam tak, że po prostu różne rzeczy we mnie dojrzewają dosyć długo, a potem jakby już nie mogę. I z jedzeniem mięsa było tak samo. Ja naprawdę nigdy nie miałam w sobie, chociaż może to też niedobrze, takiej wojującego wegetarianizmu, żeby wychodzić z obrzydzeniem, kiedy ktoś, nie wiem, je zupę ugotowaną na kościach. Bo myślę sobie zawsze, że ludzie no, muszą dojrzeć po prostu sami do tej decyzji. Ale dla mnie w pewnym momencie wizja tego, że jako komuś odgryzam kawałek ciała, jednak się stała dosyć obrzydliwa. Zaraz, Grzegorzu, powtórzę to pytanie. Mam nadzieję, że odpowiesz. Ale chciałem tu fragment państwu przeczytać. Profesor Malinowski mówi tak. Nie tak dawno, nie więcej niż 2 tygodnie temu, ukazał się nowy artykuł, w którym naukowcy próbują ocenić masę wszystkich ssaków na Ziemi. Obliczyli, że wszystkie dzikie ssaki żyjące na lądach ważą 20 milionów ton. Te, które żyją w morzach i oceanach, 40 milionów ton. Ludzie to 390 milionów ton, a zwierzęta, które hodujemy, żeby je jeść, powyżej 600 milionów ton. To jest coś, co pokazuje nasz stopień dominacji nad przyrodą. Znaczy dla mnie ten przykład, jeżeli ktoś się waha, albo się zastanawia, albo chce sobie poukładać coś w głowie, to wszystkie żywe stworzenia zliczone łącznie w masie nie przekraczają masy zwierząt, które w danym momencie hodujemy po to, żeby je zjeść. W tym to jest coś naprawdę bardzo nie okej. Grzegorzu, co ty zrobiłeś dla natury? No tak. Na pewno zrobiłem za mało. Myślę, że wyliczanie teraz tych takich drobnych czynności, Nie, coś istotnego. Znaczy coś, co dla ciebie jest istotne. To może być drobne, ale... Ale wiesz, właśnie mi się wydaje, że nawet przykład, którego użyłeś, ustawia właściwie perspektywy. I możecie uznać, że to jest sposób na rozgrzeszanie się i robienie sobie ułatwień. Ale rzecz dziś nie polega na tym, że ja wam teraz opowiem, jak segreguję śmieci, albo czy już udało mi się rzeczywiście przejść na wegetarianizm. To nie ma żadnego znaczenia i to w tej rozmowie również jest obecne. Ostatnie zdanie tej rozmowy z profesorem Malinowskim, on mówi, potrzebujemy oświeconej władzy. Co to znaczy? Że rzecz, o którą pytasz, może się rozwiązać z racji skali, którą przed chwilą przedstawiłeś, wyłącznie na poziomie rozwiązań systemowych. I to uwaga, rozwiązań systemowych nie na poziomie tego lub innego państwa, tylko na poziomie rozwiązań globalnych. Jeżeli my się co do tego szybko nie dogadamy, to możemy sobie segregować te śmieci, możemy sobie robić dobrze w głowie, bo tak się bardzo staramy. Bez gigantycznych decyzji podjętych wspólnie to nie będzie miało żadnego rezultatu, więc trochę nie chcę w ten ton wchodzić. I to jest jakby jedna obserwacja dotycząca skali wyzwania. Natomiast jeżeli ty pytasz o zmianę i o to rzeczywiście, co robimy, to ja mam jeszcze taki inny punkt spojrzenia. No właśnie nie na siebie, bo lista zasług jest tutaj krótka, ale ja mam 20-paroletnią córkę, 18-letniego syna i widzę, jak rzeczy, które u nas wymagają właśnie jakiejś rozmowy, pogadajmy, zastanówmy się, co się w tobie zmieniło, jak to przepracowałeś i tak dalej, w ich przypadku to są decyzje automatyczne. Moja, znowu głupi przykład, ale moja córka chodzi dziwnie ubrana, dlatego chodzi dziwnie ubrana, bo nie kupuje żadnych nowych ubrań i tak, znowu, to jest wątek osobisty, ja bardzo lubię ubrania i jak patrzę na moją córkę, która chodzi w dziwnych ubraniach, to mnie to dziwi. Natomiast dla niej z kolei jest dziwne to, co ja robię, że ja jeszcze w ogóle cokolwiek nowego kupuję. I dlaczego tym mówię? Że na szczęście jest tak, że twoje pytanie w przypadku tamtych pokoleń, tych młodszych pokoleń, jest już niepotrzebne. Ich nie trzeba o to pytać. Oni wchodzą w ten zupełnie inny sposób działania, który uwzględnia to, że ta planeta rzeczywiście ma ograniczone zasoby i trzeba się z tym liczyć. Więc na siebie już bym jakoś bardzo nie liczył, jako ten czynnik zmiany.
Natomiast patrzyłbym na dwa takie różne punkty obserwacji. Jedno na nowe pokolenia, które po prostu zaczynają rozumieć, że planety B nie ma. I z wielką nadzieją spoglądanie na polityków, których być może tak wszystkich dociśniemy, że zaczną wciągać na swoją agendę polityczną, nie tylko przy okazji kampanii wyborczej, działania, które tę planetę uratują. To jest zresztą jakiś rodzaj sporu, który między mną a Katarzyną był wokół tej książki, bo Kasia dawno temu mi powiedziała, że ona wtedy, że prowadziłem sobie miłą rozmowę, ale to już niczego nie zmieni, bo już jest pozamiatane i już jest za późno. Natomiast ja bardzo wierzę w taki najprostszy z możliwych mechanizmów, ja wierzę w instynkt samozachowawczy. Znaczy my wszyscy chcemy jako gatunek i jako poszczególne jednostki po prostu żyć. W związku z tym, jak już tam bardzo pod dupą zapali, to zaczniemy działać. Więc ja liczę w ten efekt za 3.12, że wtedy będzie zrobione to, co trzeba. Katarzyna, odpowiedz. No ja nie wierzę w ten efekt za 3.12, bo myślę, że zresztą o tym profesor Malinowski, który jest optymistą, ale to kiedyś ładnie Gianni Vattimo nazwał apokaliptycznym optymizmem taką postawę. Że fajna, apokalipsa też może być przyjemna w sumie na koniec do oglądania, jak się człowiek jakoś tam dobrze zabezpieczy. Znaczy no wiemy, w jakim kierunku to zmierza. Wiemy, że to, co nas czeka w tych następnych latach, jeśli nie podejmiemy bardzo radykalnych działań, będzie następował szybko. Możemy ten proces spowolnić i to wykazali naukowcy. Ja się bardzo cieszę również dlatego z wyniku wyborów, że Polska wraca do Europy, a wracając do Europy wraca na ścieżkę zielonej transformacji, wraca na ścieżkę programu Gotowi na 55. Także jesteśmy w lepszej sytuacji teraz niż byliśmy jeszcze 2 tygodnie temu, przynajmniej u mnie w głowie mentalnie. Ale no, wiedzą Państwo, to są te momenty trudne, kiedy, nie wiem, czy Państwo oglądali przepiękny film Ewy Ewart Do ostatniej kropli o rzekach. I tam są pokazane źródła Rodanu, które wypływają z lodowca Rodan i ten lodowiec się topi i Szwajcarzy okładają go specjalnymi takimi termochronnymi białymi płachtami i ten lodowiec okryty, no to jest trochę dla mnie ilustracja tego, co Grzesiek mówi, że ludzkość się ogarnie. Nie, ludzkość się nie ogarnie. Za późno wpadliśmy na to, że można ochronić ten lodowiec. Poza tym te płachty tylko spowolnią ten proces, nie zatrzymają go, bo żeby go zatrzymać, musielibyśmy powstrzymać globalny wzrost temperatury, który w tej chwili jest już za wysoki. Także ja tutaj nie mam jakichś pięknych złudzeń, natomiast myślę sobie, że właśnie trochę w kontrze też do tego, co Grzesiek powiedział, takie mikrodziałania mają sens, przynajmniej po to, żeby poczuć jakąś swoją własną sprawczość i żeby poczuć, że się coś robi sensownego. Jak ja przestawałam jeść to mięso, powiem to 33 lata temu to było, to 45 lat mam, proszę Państwa. To wtedy to była decyzja o tyle nieoczywista, że tak, co 3 miesiące rodzina badała mi krew, żeby zobaczyć, czy nie mam anemii. Nigdy nie miałam anemii, mam lepsze wyniki krwi niż wszyscy razem wzięci w mojej rodzinie. Nie było żadnej infrastruktury wegetariańskiej. O takich rzeczach jak mleko roślinne to ja mogłam przeczytać sobie w gazetce jakiejś, którą ktoś przywiózł gdzieś z zagranicy. No przeżyłam długie lata na ziemniakach z wody i chlebie z dżemem. Polecam, pycha. I jakby żyję i wszystko jest okej. Okay. Jak dzisiaj patrzę na te dylematy młodych wegetarian, którzy się zastanawiają, czy oni mają być wegetarianami, czy nie, to jest, myślę, kurczę, blady człowieku. Masz po prostu do wyboru, do kolorów. W Warszawie jest chyba w tej chwili więcej knajp wegetariańskich niż niewegetariańskich, więc i w ogóle jest taki super fajny trend na świecie teraz, że jak ktoś chce mięso, to musi specjalnie poprosić. Kiedyś to było na odwrót, że jak ktoś był wegetarianinem, to trzeba było jakoś tam nieśmiało poinformować i dostawało jakąś taką kartofelkę z jajkiem sadzonym. A pamiętasz zupa na przykład pomidorowa. A na czym ona jest? No jak na czym? Na kurczaku, ale wegetariańska. Tak, no nie pływa kurczak, więc jest wege. Znaczy to jakby to zawsze takie są opowieści heroiczne z tamtych czasów. Teraz to myślę, że to jest łatwe i dobrze zorganizowane. Oczywiście gdzieś tam we mnie taka mała sceptyczka myśli sobie, jaki jest ślad węglowy produkcji tych wszystkich sojowych rzeczy wspaniałych i czy aby rzeczywiście bilans dla planety jest dodatni, ale myślę, że zaprzestanie hodowli zwierząt na mięso jest absolutnie konieczne i to w ogóle jest jakby
z każdego punktu widzenia konieczne. To nie jest, tego się nie da w żaden sposób, nie ma żadnego argumentu na rzecz tego, żeby to okrucieństwo dalej praktykować. Jakiś czas temu Karolina Kuszlewicz, prawniczka, która się zajmuje sprawami zwierząt, pokazała mi instruktażowe takie materiały Unii Europejskiej dotyczące regulacji prawnych, jak zabijać zwierzęta. No to jest, proszę Państwa, tak jakby ktoś Wam opisał Holokaust, który się po prostu dzieje cały czas, tylko giną istoty, które mają tego pecha, że akurat nie są ludźmi. Grzegorzu, ja jeszcze tylko jedną rzecz dorzucę do Twojej wypowiedzi, bo ja oczywiście szanuję takie podejście, bo ono jest uczciwe, tylko uczciwe, osobiście uczciwe. Tylko to mikro, o którym mówiła Kasia, trzeba jednak osobiście stosować. To jest, wiesz, to systemowe rzeczy to jest naturalne i walczmy o to i dociskajmy władzę i nie dajmy jej oddychać, żeby to się działo. Władzę wszędzie. Jednakowoż, wiesz, jak nie skosisz tych 20% łąki, bo 20% na parki narodowe, proszę bardzo. Dlaczego nie zostawić 20% trawnika przed domem zarośniętego? Tak? Tak po prostu. Ale wy mnie teraz wzywacie do czegoś? Żebyś nie kosił. Nie, chcę pokazać, że młodsze pokolenia, jeśli wciąż będziemy trzymać się tego 25-letniego pojęcia pokoleniowego, to nawet z tego, co mówi w waszej książce profesor Malinowski, to jest za późno. To znaczy to, że dzisiaj twoje dzieci, moje też, przypuszczam, że Kasi podobnie, że to jest całkowicie oczywiste, tak? To czas, w którym te dzieci będą decyzyjne w sensie systemowym, to jest po prostu już czas za krótki. Wydaje mi się, że przyjechałeś pociągiem czy samochodem? No, przyjechaliśmy na wasze zaproszenie pociągiem. No wiesz, i proszę bardzo. Ale to, żebyśmy się zrozumieli. Nie chodzi teraz o to, żebyśmy ustalili, czy wartościowym jest działanie każdego z nas osobna, bo co do tego nie ma sporu, tylko chodzi o porzucenie takiej opowieści, która była również dla decydentów szalenie wygodna. Otóż cała historia o kryzysie planetarnym przez pierwszy czas, gdy w ogóle to dotarło do opinii publicznej, była przedstawiana właśnie w taki sposób. Weźcie się, kurwa, ogarnijcie. Ty, ja, ktoś tam jeszcze. To jest kompletne po prostu pomieszanie proporcji, bo jak sobie teraz zamkniemy oczy i sobie wyobrazimy, ile toksycznych substancji emituje przemysł w Chinach, to możemy naprawdę bardzo długo tutaj rozmawiać o selekcji śmieci, tylko po prostu te dwa zjawiska w ogóle się ze sobą nie widzą. I ja tylko tyle mówię, że myślę, że dla decydentów jest bardzo wygodne utrzymywać nas w poczuciu winy dotyczącym tego, czy odpowiednio selekcjonujemy swoje śmieci. I pełna teraz zgoda. Pełna zgoda. My musimy odwrócić tą historię, powiedzieć, ja się moimi śmiećmi bardzo chętnie zajmę, natomiast byłoby fajnie, gdybyście wy, odpowiadając za kraj, kontynent, planetę, zaczęli robić to samo. Chodzi o to, gdzie jest przyłożenie, które tę sytuację może zmienić. Dzięki. Odwaga, przyszłość, artystka, fizyk. Następna rozmowa z Jarosławem Kujszem, historykiem prawa, naczelnym kultury liberalnej. No właściwie niepodległości. Ona jest właściwie o niepodległości. Pierwsza, kiedy czytamy tę książkę, po tych dwóch rozmowach, w której natykamy się na kontekst historyczny, ale za to zarysowany niezwykle precyzyjnie. To, co ja podkreślam, co na pewno nie jest wadą tej książki, a jej zaletą, to ona i rozwija się i w każdej rozmowie jest tak po ludzku przystępna. To znaczy ona rzeczywiście porządkuje zagadnienia w sposób zaskakująco prosty. To nie znaczy prostacki, to znaczy, że inspiruje nas, tłumacząc nam często wiele rzeczy, których po prostu nie wiedzieliśmy, zapomnieliśmy. Nie używaliśmy tego kontekstu do zastanawiania się nad czymś. I ze względu na książkę Kujsza o podległości, ta rozmowa została skonstruowana w opozycji do niepodległości. Znaczy definiujecie podległość jako pewien stan społeczny, który towarzyszy Polsce od czasu rozbiorów.
i od momentu tego, co Kujsz nazywa tym topnięciem w historii narodu polskiego, tym czymś, co naprawdę, game changerem, wybaczcie, tym, co zmieniło historię Polski na 200 lat, a potem tylko 20 wolności, a potem znowu wojna, a potem komunizm, teraz raptem 30. Cały czas czujemy na plecach oddech tych krótkich okresów, kiedy mogło to wyglądać inaczej. Przy okazji tej rozmowy, ja bym chciał was zapytać o waszą definicję narodu. To może Grzegorz tym razem. Kurczę, jestem na maturze, no. Nie, robię to, dokładnie to samo, co ty zrobiłeś, bo jestem ciekaw, bo wiecie państwo, jak jest autor, autorka, jak są autorzy, to oni się w jakimś sensie chowają za swoimi bohaterami i to, co nam opowiadają, ich ustami albo im pasuje, albo im nie pasuje, ale czasem się mogą zgodzić, czasem się nie mogą, czasem dla czystości narracji się nie wypowiadają, aby teza wybrzmiała. A przecież to są ludzie, powiem więcej, wybaczcie, osoby publiczne, zasłużeni w wielu dziedzinach, kochani przez miliony Polaków. No to ja chciałbym się dowiedzieć, co wy myślicie o tych pojęciach, które tutaj... Bo one oczywiście w lekturze państwo zobaczycie mniej więcej, co autorzy myślą. Ale jednak na etapie redakcji to jest zawsze trochę udawane. Więc dlatego naród, dobra, panie Grzegorzu, naród. Tak, to ja szybko zejdę z linii strzału i opowiem o takim swoim przeżyciu, które miałem też przy okazji 15 października. Jakieś 8 lat temu, 10 lat temu słowo suweren oczywiście znałem, ale no trudno powiedzieć, że to było słowo, które chętnie i namiętnie używałem. I nagle to słowo, nie wiem jak wy je teraz słyszycie, jak je przeżywacie, ale ono do mnie, dzisiaj niestety muszę to powiedzieć, mogę wam powiedzieć, mamy taką szczerą rozmowę, że ja mam dreszcz obrzydzenia, jak słyszę słowo suweren. Teraz jak mi zadałeś to pytanie, to się zacząłem zastanawiać dlaczego. I pomyślałem sobie, że to jest historia, bo ty mnie spytałeś o naród, no to jesteśmy gdzieś blisko. Że to słowo suweren było używane regularnie jako słowo przemocowe. To znaczy ktoś mi mówił, ponieważ jest jakaś większość i ta większość coś podobno chce, przy czym nigdy tej większości nie słyszeliśmy, tylko ludzi, którzy sobie przyznali prawo do wypowiadania się w imieniu suwerena, to tamto, siamto, siamto i cała demolka, o której już rozmawialiśmy. Nagle ten suweren po prostu stał się materializacją przemocy, której nas poddawano przez 8 lat. Więc jeżeli to jest gdzieś blisko pytania o naród, to miałbym takie, to ten odruch wokół tego słowa byłby taki nie najprzyjemniejszy i bym powiedział, nie wiem, czy jakoś tak bardzo chcę się gdzieś tam z kimś identyfikować. I teraz lądujemy 15 października i scena, którą na 100% żeście widzieli. Na 100% i na 100% połowa z was miała, widząc tę scenę, łzy w oczach. Pani z komisji. Czy pamiętacie ostatnie słowo, które ona powiedziała? I znowu mi się chce beczeć niestety. Ona powiedziała rodacy. Powiedziała rodacy. I to rodacy uwielbiam, bo nagle to słowo, które nas określa wspólnie, nie jest po to, żeby ktoś coś zadekretował, albo przepchnął, albo postawił mnie wobec faktów dokonanych, tylko ktoś mi mówi, jest jakaś wspólnota, akurat która się zawiązała w tamtym momencie, w tamtym wieczorze, gdzie nagle poczuliśmy, że rzeczywiście, że jesteśmy ze sobą, ale nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza, tylko dlatego, że coś razem zrobiliśmy, że mamy jakiś wspólny cel. Wspólnie zdefiniowany. We Wrocławiu nazywamy to jagodność. Świetne słowo i zupełnie niechcący wyprodukowaliście scenę, która będzie emblematyczna dla tych wyborów. Zapomnijmy, co to było, zapomnijmy o pieprzonym Kaczyńskim, ta scena zostanie. Zostanie z nami ta kolejka ludzi, którzy się potrafi do siebie uśmiechnąć, poczęstować się pizzą. I to nie jest historia, która zostanie na zawsze. My się nie odmienimy. To jest tak, jak było ze śmiercią Jana Pawła II. Przez 3 dni wszyscy mówili, że się kochamy, potem się zapomnieliśmy. To się też rozejdzie. Ta euforia też się rozejdzie, ale gdzieś tam ten kawałeczek... dowodu na to, że przynajmniej przez chwilę możemy być wspaniali, godni, wspólni, to o tym będziemy pamiętać. Więc naród... Więc rodacy. Tak? Więc właśnie, tak, wolę rodacy, wolę myśleć o tym, że jesteśmy w stanie choćby na chwilę sami na mocy własnej decyzji jakąś wspólnotę zawiązać, a nie, że ktoś mnie do jakiejś tożsamości popycha, bo to tego suwerena też tak słyszałem, że albo ja się podpiszę pod tym czymś, albo jestem tym wykluczonym, tym na zewnątrz. I coś jeszcze pomyślałem, ale zapomniałem, to teraz może Kasia powie.
Ja ty zawsze masz z nim tak? Że on mówi, że ja powiem tak. A ja mówię, że on powie, on też mówi. To jest bardzo dobre. Ale najbardziej urokliwe są momenty, w których mówimy dokładnie w tej samej sekundzie to samo. I tak. To się zdarza dosyć często. Ale... Myślicie to samo też, czy tylko mówicie? Myślimy też. Zwykle mówienie tak. Jest funkcją tego, że coś pomyśleliśmy. Ale ja powiem przez 8 lat nie było. Nawiązując do tego, co Grzesiek powiedział. Po pierwsze, to pojęcie suwerena było nadużywane przez tyle lat i to w złym znaczeniu, bo o suwerenie, teraz ze mnie wyjdzie belferka, o suwerenie pisze w swoim monumentalnym dziele pod tytułem Lewiatan Thomas Hobbes. Pisząc o tym, że ponieważ ludzie to są takie istoty, które nie posiadają instynktu społecznego, w odróżnieniu od takich istot jak mrówki czy pszczoły, które bardzo dobrze żyją społecznie, człowiek kontra człowiek biją się, walczą, wszystko sobie wyrywają, nie są istotami społecznymi. Żeby ludzie mogli razem w grupie przetrwać, pisze Hobbes, muszą wydelegować wszystkie swoje uprawnienia, oprócz jednego prawa, które sobie zostawiamy, tym prawem jest prawo do zachowania się przy życiu. Natomiast resztę tych uprawnień, wszystkich naszych, żeby zapewnić sobie przetrwanie i bezpieczeństwo, delegujemy na suwerena, bo suwerenem jest władza, a nie my. My jesteśmy tymi w każdym ustroju, którzy decydując o tym, jaki ustrój jest przyjęty, delegujemy nasze uprawnienia do właściwie robienia wszystkiego oprócz tej jednej rzeczy, bo mamy prawo zachować się przy życiu. Ale to suweren ma całą resztę praw naszych. Inaczej byśmy się pozabijali. Tak działa państwo i dlatego Hobbes pisze, że państwo to jest smok pradawny, lewiatan, ten z apokalipsy, po prostu ulepiony ze wszystkich praw ludzkich, które są przeniesione na suwerena. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy suwerenem. My jesteśmy poddanymi. My mamy w demokracji co 4 lata moment suwerenności, kiedy możemy egzekwować nasze jeszcze jedno prawo, oprócz tego do zachowania się przy życiu, czyli prawo wybrania tych, którym przekażemy nasze prawa na kolejne 4 lata. I sorry, nie mamy więcej sprawczości, tak to działa. I mówienie o nas suweren wydawało mi się zawsze taką jakąś ironiczną, obrzydliwą figurą, która właśnie tak trochę, jak Grzesiek powiedział, służyła wykluczaniu, ale była też totalnie niespójna z właściwym sensem tego słowa. No ale co ja, to mogłam powiedzieć tam moim studentkom i studentom się powściekać, albo nawet może w telewizji to mogłam powiedzieć, ale to jest długi wykład, jak państwo widzą. I to. Czy to jest wielka niespodzianka, że właśnie odkrywamy, że nasi ulubieńcy po raz kolejny poplątały im się znaczenia słów i używali słów niewłaściwie? Niespodzianka, naprawdę. Kompletnie mi się to pomieszało. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś potem, że mieliśmy krótkie chwile zgody narodowej po śmierci JP2, to właśnie jutro się ukaże Newsweek, w którym napisałam w felietonie a propos tego, że mówimy to samo, że ja po prostu się chcę cieszyć z wyniku tych wyborów i chcę się cieszyć z tego, że właśnie poczuliśmy się narodem, który wybrał i zdecydował. I nie chcę myśleć o tym, że po śmierci JP2 tylko się na chwilę pogodzili kibice Wisły i Krakowi. Po prostu mam to gdzieś. Nie chcę o tym myśleć teraz. Chcę myśleć o tym, że to nie jest tak, jak się bardzo często znowu w różnych kontekstach powtarza to słynne zdanie, że jesteśmy wspaniałym narodem, ale społeczeństwem żadnym. Ja nie wiem, jakim jesteśmy narodem, ale jesteśmy bardzo fajnym społeczeństwem. I przez tych ostatnich 8 lat pokazaliśmy, że jesteśmy świetnym społeczeństwem, że nasze społeczne zaangażowanie pozwoliło uchronić tyle, ile się dało uchronić. Że pozwoliło nam na przykład powołać jakiś zupełnie inny, nowy rodzaj mediów w Polsce. Że byliśmy aktywni, że mimo, że narzekaliśmy, że ci się mniej angażują, a ci się w ogóle nie angażują, to jednak byliśmy zaangażowane i czy byłyśmy zaangażowane, byliśmy zaangażowani i naprawdę byśmy w stanie ochronić naszą wspólnotę. Ja myślę, że jak są te 3 słowa właśnie społeczeństwo, naród i wspólnota, to mi gdzieś tam w myśleniu jest najbliżej do wspólnoty, bo ja nie wiem, jak to jest z tym narodem. Wiesz, Irek, bo jakiś czas temu przyszła do mnie moja córka, która w ramach lekcji historii mówi do mnie, mamo, bo teraz wiesz, ta ludowa historia Polski, o której też jest sporo w naszej książce, jest bardzo na topie. I ona mówi, mamo, wiesz, bo tutaj muszę taką pracę domową odrobić i weź mi powiedz, czy myśmy byli chłopami, czy szlachtą. A ja mówię, wiesz co, myśmy byli Żydami, więc w ogóle ani jedno, ani drugie. Nie byliśmy ani chłopami, ani nie byliśmy szlachtą, tylko byliśmy zawsze tymi obcymi. I wiesz, i oczywiście z tej perspektywy pojęcie narodu jest pojęciem opresyjnym, no bo jest
jesteś spoza tej wspólnoty. Chociaż też pojawia się taka figura paradoksalna, jak Żyd polski patriota, bardzo mocny. Mój pradziadek, mój prapradziadek należeli do Związku Żydów, bojowników o wolność Polski i byli bardzo gorącymi polskimi patriotami. Mój pradziadek zginął zresztą w Starobielsku jako przecież polski oficer, chociaż jak tam ich wywozili, to jego siostra mówiła, zdejmij ten mundur, błagam cię, chcesz ginąć za to państwo, które ci kazało stać na baczność przez całe studia na uniwersytecie, serio? No ale on chciał i proszę bardzo, i zginął. I myślę sobie, że ta figura narodu, ona wymaga na pewno opowiedzenia tej historii, którą Jarek Kujisz tutaj opowiada. Bo to naród, jakby na to nie patrzeć, jest podmiotem niepodległości. I mimo, że po tych wszystkich przemianach ogromnych, które się przetoczyły przez nasz kontynent, my coraz rzadziej się posługujemy pojęciem narodu w takim definiującym właśnie wspólnotę sensie, ponieważ mi się wydaje, że to jest bardzo dobre, że coraz bardziej jesteśmy Europejczykami, Europejkami, że coraz bardziej jakby włączamy te nasze wartości w pewien szerszy obieg, co też moim zdaniem jest zdrowe, bo dochodzi do pewnej wymiany, pewnego dialogu, też można się przejrzeć w tych oczach innych i jakoś to wszystko poszerzyć. Ale tak, ta opowieść o narodzie jest potrzebna chociażby po to, żeby przepracować te kategorie, tak żeby ona przestała należeć wyłącznie do tych, którzy traktują ją jako narzędzie do wyrządzania krzywdy. Bo kiedy myślimy o narodzie, no to od razu przychodzą nam do głowy narodowcy, przychodzi nam do głowy nacjonalizm i to jest niedobrze, nie powinno tak być. Powinniśmy móc myśleć o tej naszej niepodległości bez konieczności właśnie otaczania się murem i drutem kolczastym, tylko potraktować tę niepodległość jako element, który umożliwia nam bycie w tej wspólnocie szerszej, czyli na przykład właśnie we wspólnocie Unii Europejskiej. To ja tu się włączę, już to mówiłem parę razy. Ja naprawdę, to jest moje marzenie, żeby te rozmowy połączone Kujisz-Leder, żeby to był kawałek programu w szkole. Brzmi oczywiście megalomańsko, no bo to są nasze rozmowy, ale ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że przeczytanie ze zrozumieniem tych dwóch rozmów powoduje, że my zaczynamy dużo lepiej rozumieć, gdzie jesteśmy. I teraz jak słucham was, waszej rozmowy, to ja bym sobie, i wracam do twojego pytania o naród, to moja wymarzona sytuacja, i to już jest za dużo marzeń, to się nie stanie. Ale tak naprawdę ja bym sobie życzył takiej historii, w której najpierw jest pytanie naród, ale jaki, to znaczy o czym mówimy, bo dzisiaj to jest jakiś fantazmat, o którym Katarzyna powiedziała i zwykle on powoduje jedną rzecz, że stajemy na baczność. Znaczy to jest jakieś wywoływanie właśnie do odpowiedzi i w tle powiewa biało-czerwona, unosi się nad tym wszystkim orzeł i Chopin gra w tle. I to jest nieszczęście, bo to jest nieprawda. To coś, co dzisiaj jest zapisane pod tym słowem naród, jest zbiorem nieprawd i te rozmowy z Kujiszem i z Lederem dekonstruują te nieprawdy, ale nie zostawiają potem jakby właśnie z wspaniałą dekonstrukcją, a teraz sobie to poukładajcie, tylko one nas przybliżają do prawdy na nasz temat, która jest właśnie ani straszna, ani momentami straszna, a momentami piękna. Więc ja bym, moje życzenie na temat narodu jest takie, najpierw zrozummy, co to naprawdę znaczy, a nie co to znaczy w tym skrypcie, który nas szantażuje. Napiszmy, zróbmy definicję jeszcze raz na nowo tego narodu i wróćmy do pytania. Wszystkim nam by się po takim ćwiczeniu zrobiło dużo, dużo lżej. To tak bym chciał, żeby się stało. Pasuje, pasuje. Swoją drogą miałem was zapytać, ale to na ofie, ale to zapytam nie na ofie. Czy Leder znał wypowiedź Kujsza? Nie. To państwo musicie to przeczytać jedno po drugim. Przeskoczyć sobie po prostu to, wrócić do rozmowy, która przecina to i... Tak, ale jeszcze a propos Ledera, bo my już tak długo gadamy, że nie wiem, czy dojdziemy do Ledera, natomiast to ciekawe, co ty powiedziałaś, bo Leder jednak stawia tutaj tezę niewiarygodnie anarchiczną, jak na dzisiejsze czasy. To znaczy, że z tą wspólnotą to nie do końca jest tak fajnie. Tak, że nad tą wspólnotą trzeba się zastanowić, czy to jest naprawdę to, czego my chcemy. Niezwykłe, ale tak, trzeba czytać te rozmowy jedną po drugiej i ją sobie... Tu się z tobą nie zgodzę. Znaczy nie zgodzisz się, że Leder tak mówi, to ja to znajdę. Nie zgodzę się z tym, że ta rozmowa ma wydźwięk pesymistyczny, jeżeli chodzi o
o końcowe wnioski dotyczące nas. Ja ją inaczej... Powiedz, ale ja tak nie myślę. Okej. No to nie polemizując z tobą w takim razie, napędem do tej książki była również taka moja gigantyczna potrzeba znajdywania pocieszeń, takich wzmocnień. O, zobaczcie, jest źle, ale proszę bardzo, są również powody do radości. Na pewno można powiedzieć, że ilość gorzkich informacji na nasz temat w wywiadzie z Lederem, jest ich tam najwięcej. Jest to bardzo bolesny opis, ale jednocześnie, i właściwie on sam nam to powiedział, że zaraz, ja tutaj nie mówię wam, że jest bardzo źle. I on tam mówi o co najmniej dwóch wątkach, które dla mnie były też totalnym odkryciem i takim właśnie wynurzeniem się z tego ciągłego pesymistycznego myślenia na temat. I może dla państwa to też będzie dobra informacja, bo Andrzej Leder, bardzo, bardzo mądry człowiek, mówi nam wprost w tych rozmowach pierwszą rzecz. Cieszcie się, bo tak otwartej struktury społecznej, jak mamy tutaj, to już za bardzo na tym kontynencie nie znajdziecie. Historię, Kasia trochę mówiła o swojej rodzinie, ja mogę trochę o swojej powiedzieć. Moja babcia była regularną chłopką, która skończyła... Chociaż Polką? Chyba, myślę, że była Polką, tak. Myślę, że w tej definicji to ważne jest, wiesz, polskości to... była Polką. To byli po prostu prości, bardzo szlachetni, mądrzy ludzie. No i dzisiaj ja siedzę tutaj i rozmawiam, mogę opowiadać o tym, co wynikało z rozmowy z jednym z mądrzejszych ludzi w tym kraju. No i jestem, gdzie jestem. Więc on mówi, to są zjawiska, które za chwilę się zresztą również w naszym kraju skończą, ale jeszcze są możliwe. Czyli jak pytacie, czy mamy się smucić, gdzie żyjemy, to on mówi, nie smućcie się, bo mamy cały czas takie społeczeństwo, w którym możliwy jest awans społeczny. Tam była świetna historia o Francji, o tym, jak akcent, którego używasz, powoduje, że zostajesz natychmiast rozpoznany. On cię zapytał, i że jak jesteś nawet z Bielska Białej, tak? Tak. No to jak pan do mnie mówi, tak on mówi, to ja nie słyszę po akcencie, że jest pan spoza Warszawy. Natomiast tak we Francji, jeżeli ktoś przyjedzie z południa na Sorbonę na przykład, natychmiast będzie naznaczony tym akcentem. A druga rzecz, że Andrzej Leder uważa, że to, w jakim stanie my się znaleźliśmy po stosunkowo krótkiej historii i że potrafiliśmy z stanu, o którym wspominaliście, gdzie nasze społeczeństwo właściwie składało się z niewolników, a dzisiaj jest społeczeństwem ludzi wolnych, to, żeśmy w takim tempie doszli do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, też jest osiągnięciem. I trzecia rzecz, która teraz przypomniała, najbardziej mnie zaskoczyła. No bo my byliśmy przed wyborami i oczywiście było ciągłe to ta nienawiść, podział na pół, rozpadnięta Polska, podzieleni i tak dalej. A on mówi, zaraz, to jest normalne. To, że ludzie, jest stanowisko A i stanowisko B i ktoś się o to kłóci, ja uważam to, a ty uważasz tamto, to on mówi, chwała Bogu. Nic gorszego niż jedna wielka unifikacja. Więc ta rozmowa dla mnie była też pod tym względem super ciekawa, że nagle właśnie tam, gdzie się spodziewałem największego mroku, to on nam zapalił trzy takie wielkie lampy i mówi, proszę bardzo, cieszcie się. Dobra, słuchajcie, przychodzą już pytania z internetu. Państwo też czekają na swój czas. A my... Dojechaliśmy do nawet nie połowy książki. Dokładnie. Umawiamy się za tydzień o tej samej porze. Nie, musimy przynajmniej Masłowską omówić, bo ona jest trochę kluczowa i też nie wiem, na ile istotne znaczenie ma to, że jest niemal w połowie, czy w połowie, że to jest humorze. To jest humor. Dorota Masłowska, państwo wiecie, pisarka polska. Polska akurat. No, gdańska. I to jest rozmowa, słuchajcie, jedyna w tej książce, w której wy naprawdę dużo gadacie o sobie. To znaczy, jak ja się zastanawiałem, o co mam was zapytać zgodnie ze swoim planem, o co wy pytacie Masłowską, to nie znalazłem, bo wy sami o tym tam mówicie. Co uznałem za bardzo fajne interludium w poważniejszych... Nie mówię, że rozmowa z Masłowską nie jest poważna. Jest poważna, natomiast ona się jednak... Kiedy mówi się o humorze, to państwo się nagle ożywiają. Dowcipkujecie, też opowiadacie o... o swoim poczuciu humoru, czy poczuciu humoru w ogóle. I to ja zadam to pytanie, szybciutko odpowiedzcie, bo potem rzeczywiście powiem jeszcze tylko w dwóch słowach, z kim jeszcze są rozmowy i oddam państwu głos. Wolisz dowcipy o szmoncesy, o Żydach, czy o blondynkach?
Bo z książki wynika, że Kasia często opowiada dowcipy Grzegorzowi. Grzegorz często musi się zachowywać tak, jakby je rozumiał, czyli wypracował sobie taką formę reakcji na dowcip. Ha, 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 fajnie, tak? Tak to robisz? On się czasem naprawdę śmieje, ale... Nie mówi tego w książce. Nie opowiadam dowcipów o blondynkach, a nie opowiadam szmoncesów, bo to jednak jest poniżej. Chyba ci nie opowiadam nigdy żadnego takiego dowcipu, nie? Ja raczej idę jest w takie proste. Jest inny klucz. Kasia opowiada dowcipy straszne. Jakby to jest... Ja opowiadam dowcipy na przykład... Ja w ogóle mam wielką słabość do dowcipów, bo mój mistrz i nauczyciel Gianni Vattimo opowiadał okropne dowcipy. Twierdził, że wszystkich się nauczył od Umberto Eco. I generalnie we Włoszech zawsze był taki wyścig, kto będzie opowiadał gorsze dowcipy i to były, z jednej strony to był Umberto Eco, który miał no fantastyczne naprawdę, ile ja znam jego dowcipy, to one były świetne, okropne były totalnie, albo były seksualne, albo skatologiczne i właściwie inne nas nie bawią. No i tak zostało. I tak zostało. No i jeszcze Silvio Berlusconi też miał podobno całkiem dobry repertuar, ale te dowcipy właśnie były bliższe tym o blondynkach, więc jakoś ja bardziej szłam właśnie w stronę Eco. Ja lubię okropne dowcipy, bo ja myślę, że okropny dowcip... To nie zdarzyło się Państwu czasami być w jakiejś takiej sytuacji, że wszyscy są tacy bardzo, wiecie, bardzo eleganccy i w ogóle tacy, i nagle ktoś opowiada okropny dowcip i coś się takiego w ludziach uwalnia. Nawet jeżeli to będzie jakieś tylko mrugnięcie okiem albo coś takiego, coś się wydarza, jakiś jakby zmienia się atmosfera, zmienia się powietrze w tym pomieszczeniu. Ja bardzo lubię takie testy robić, szczerze mówiąc, i poza tym... Wiesz, poczucie humoru jest jak rączki, nie każdy je ma. Prawda? No właśnie, ale one mnie bawią, no poza tym, co ja poradzę. Grzegorzu, twoje poczucie humoru. Ja tak myślę o tej historii z opowiadaniem dowcipów, bo ja tam też to mówię, że dla mnie to jest sytuacja super stresująca, ponieważ większość dowcipów, które słyszę, są po prostu nieśmieszne. I jest ten potworny moment, w którym autor... kończy i trzeba jakoś zareagować. I to mam rzeczywiście opanowane. Ale ja wiem, kiedy natomiast, cię bawi to, cię bawi, kiedy nie. To jest... Myślę o tym, co ty, Katarzyna, powiedziałeś, że żarty są opowiadane po to, żeby sytuację rozładowywać. Właśnie tu się, myślę, że centralnie w rozpoznaniu różnimy, bo jak ja teraz myślę o tych sytuacjach, które mnie głęboko stresują, to one właśnie najczęściej płyną dokładnie z innego napędu. Ludzie opowiadający nieśmieszne dowcipy, to nie są ludzie, którzy chcą coś rozładować. Przeciwnie, to są źródła, to są osoby, które budują napięcie. Bo zwykle a ludzie to jest, opowiadający śmieszne dowcipy? To jest jakaś próba, wiesz, zbudowania właśnie... strasznie myślę o jednej osobie i myślę, że ty też o tej jednej osobie za chwilę zaczniesz myśleć. To jest jakiś sposób na zbudowanie swojej pozycji i to właśnie przynosi zwykle katastrofę. Więc ja się czuję jakby znowu zobligowany, zaszachowany tym, że zareaguj na moją strasznie śmieszną anegdotę, czego po prostu nie chcę robić. A jakie było pytanie? Ale Grzesiek, jak ci opowiem dowcip, przychodzi koleś do lekarza albo żona kolesia do lekarza i tak dalej, to ty się śmiejesz mimo wszystko. Nie, znaczy, to poczekajcie, są śmieszne żarty po prostu. Ja tutaj no. teraz bardzo bym chciał obronić. Żarty. Ja myślę, że się tu bardzo dużo śmieję i myślę, że w ogóle poczucie humoru, jakbyśmy sobie zrobili teraz listę rzeczy, które, nie wiem, cenię w ludziach, to jest pierwsza trójka na 100%, a może nawet pierwsza, bo i teraz będzie bardzo poważnie i wejdę w rolę Katarzyny. Ja myślę, że poczucie humoru jest jedynym sposobem na rozbrojenie takiego, powiedziałbym, głębokiego namysłu na temat tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Życie jest cholernie smutną rzeczą, jak się nad nim tak trochę głębiej zastanowić. I jedyne, co można w związku z tym zrobić bardzo mądrego, to czasami się z niego pośmiać. Poza tym, wiesz, no to są takie momenty przecież żartów sytuacyjnych, które my uwielbiamy. Opowiem o Maciusiu. Znaczy, nie wiem, czy ktoś coś tak... tego zrozumie, ale śmiało. Nie no, ale myślę, że on jest dobrą historią, bo wracaliśmy ostatnio pociągiem z Sopotu, gdzie spotykaliśmy się z czytelniczkami, czytelnikami naszej książki i podszedł do nas bardzo, bardzo, bardzo młody człowiek w warsie. Z tabliczką na piersi uczę się. I próbował nam jakoś pomóc w złożeniu zamówienia i ewidentnie mu nie szło. I ja chcąc... Znaczy on popieprzył wszystko. A ja tak chcąc podać mu pomocną dłoń, zapytałam, a czy może mi pan powiedzieć, czy ta zupa dnia jest pyszna? On tak się na mnie popatrzył i powiedział, tego nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć... że jest najlepsza. Widzisz, Maciuś działa. Maciuś jest super.
To jeszcze zdradzę tylko taką tajemnicę, że nie wiem, czy taka funkcja istnieje, jak taka adopcja zaoczna, ale adoptowaliśmy Maciusia i od pewnego czasu jest on naszym wirtualnym synkiem. Martwimy się, gdzie w Warsie dzisiaj dojechał, co robi. Był absolutnie uroczy. Miał jedną rękawiczkę gumową, nie wiemy dlaczego założoną na rękę. I zamówienie brzmiało tak. Poprosimy dwa piwa, dwa razy pierogi, pierogi galicyjskie i coś jeszcze było piątego. I on, wiecie, jakby dwa, dwa, jeden, popieprzył wszystko. Znaczy, to było tak niebywałe, jak można było tak bardzo to poplątać. I w końcu przyszła przełożona i ona przyjęła. A, wiem, to jest bardzo ważna informacja. To są najważniejsze teraz, wszystko, co wcześniej mówiliśmy, jest nieważne, teraz jest najważniejsze. Tą piątą rzeczą był żurek. I on przyjął zamówienie na żurek. Ale jak ta pani przyszła, powiedziała, żurku od początku trasy nie gotujemy, bo nie mamy składników. Nie było żurku. To są takie sytuacje, kiedy ja myślę, że no właśnie można się na Maciusia było zdenerwować, ale też nie można było, bo jeszcze na koniec, jak już płaciliśmy za wszystko, to Grzesiek zapytał, a czy jak powiemy, jak pan ma na imię, to dostaniemy 10% rabatu. A on skubany nie dał się w ogóle nabrać. Usłyszeć. Tylko powiedział, musieliście usłyszeć moje imię. Więc Maciuś był tak naprawdę bardzo bystrą bestią, tylko nas uśpił. No macie świadomość, że mówienie o nim Maciuś, a nie Maciej. Ale on tak wszyscy o nim mówi. No wszyscy? On tak się przedstawia. Nie, ale przepraszam, jak mam mówić o swoim adoptowanym synku? Jasne. Słuchajcie, jest, już oddaję głos publiczności. Jak nie będziecie pytać, to ja będę pytać dalej. Po Masłowskiej Tyrowicz o bogactwie. Tu miałem proste pytanie, ile zarabiacie w krzykle kontaktowym? I dlaczego ty zarabiasz mniej jako kobieta? No to prawda, że zarabiam mniej. Strzelałem, jednak. Mniej? Znaczy, no, bo Grzegorz nie komentuje teraz, w szkle. No a jak ja komentuję, zarabiam mniej niż jak prowadzę. Pogłupiłem się, ale potem to wszystko państwu wyjaśnimy. Nie, pogadamy teraz. Dobrze. Dobrze. To miał ten i później Jurek Owsiak o szacunku. Obydwie rozmowy świetne, tak jak i te, no bo Andrzeja Ladera troszkę omówiliśmy, mimo że go nie wywołałem. Wszystkie znakomite. Nie tylko Kuś z Lederem się widzą, to jest ciekawe, bo jak państwo zobaczycie i przekrój tych pojęć, o których autorka i autor pytali i dobór gości, to nie jest wcale łatwo przy takiej rozpiętości zrobić tak, żeby te tematy w trakcie lektury wracały i żebyśmy to sobie czytali bez przerw. Oczywiście możemy wracać do poszczególnych wywiadów, przeskakiwać, tak jak teraz powiedzieliśmy, lepiej Kujsza z Lederem niż inaczej. Natomiast ona ma wiele takich napięć w środku. Jest jedna rzecz, której nie lubię, ale to nie ma znaczenia. To jest to zakończenie, bo pozbawiliście mnie tego, o czym teraz tutaj rozmawiamy. To znaczy pozbawiliście mnie, nie daliście mi przestrzeni na własną opowieść o tym, co się zdarzyło pomiędzy. Super ciekawe, co powiedziałeś. No bo po prostu wyłożyliście to w jakimś takim... Ja chciałem wyłożyć, a Katarzyna nie. Dzięki, Kasiu. W takim trybie... Czyli państwo czytacie wszystko, tam potem jest na końcu koniec, to nie czytacie. Ale myślicie sobie o tej książce, potem czytacie koniec i patrzycie, czy tak jest, jak jest. Głos należy do państwa. Bardzo proszę, mamy mikrofon, bo niestety w streamie to, żeby było państwa słychać. Władku, tutaj widzę panią. Może coś z internetu się też uda jeszcze zapytać, ale gadamy długo. Dobry wieczór, Beata z Wrocławia. Cieszę się, że widzę moją ulubioną parę. Dziękujemy. I chciałam zapytać o profesor Joannę Turowicz jednak. Tyrowicz. Tak, nawet uważam, że pan profesor Malinowski jest w pewnym sensie humanistą, tak, bo chce dbać o naszą planetę, czy podsuwa nam, jak to robić. A profesor Tyrowicz jest ekonomistką, wiemy, gdzie zasiada, tak, że próbuje nam objaśniać wyczyny pana prezesa Narodowego Banku Polskiego. I ja ją czasami widzę w TVN24 i słucham z zaciekawieniem i podziwiam ją bardzo za to, że potrafi powiedzieć, a nie powiedzieć, albo odwrotnie, nie powiedzieć, a powiedzieć. Ale jak państwo doszli do tego, żeby panią profesor zaprosić? I jak to się w ogóle stało?
To było tak, że ja bardzo ceniłam zawsze rozmowy z profesor Janną Tyrowicz w radiu, jeszcze zanim była w Radzie Polityki Pieniężnej, to można ją było zaprosić, ponieważ jeżeli dla mnie jest jakaś przestrzeń takiego absolutnego dyskomfortu, to to jest przestrzeń pieniędzy, ekonomii. Ja mam jakiś tutaj zupełnie nie wiem, brak zrozumienia totalny. I Joanna Tyrowicz jest jedną z niewielu osób, które są w stanie opowiedzieć mi o tym w sposób, który mnie nie przeraża, przy którym ja się nie czuję jak osoba głupia i niewykształcona z... Ostatnio się dowiedziałam, że jest coś takiego jak dyskalkulia. Także nie czuję się jak właśnie ofiara tej dolegliwości, którą sobie zdiagnozowałam tydzień temu na własny rachunek i jakby będę się teraz tak podpisywać. Ale no i właśnie dlatego, jak pomyśleliśmy sobie o tym, że to jest super ważne, bo to jest, no życzymy sobie, żebyś miał dużo pieniędzy, a bogactwa ci życzę, żeby ci się wiodło i tak dalej, no to co to właściwie ma znaczyć, jak to właściwie ma być? I byliśmy przekonani, że Joanna Tyrowicz o tym powie. Poza tym jeszcze na pewno ważne było to, że jest osobą super dzielną, bo ona nie tylko nam tłumaczy niewytłumaczalne, czyli decyzje Rady Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Adama Glapińskiego, ale ona jeszcze robi więcej, ponieważ ona po pierwsze zabiera tam głos i bardzo twardo broni naszych interesów tak naprawdę i zgłasza za każdym razem votum separatum do tych wszystkich decyzji, które tam są niesłusznie podejmowane. Jest świetną analityczką, ponieważ ona naprawdę stara się bardzo przez całe swoje życie zawodowe być blisko danych i do nich się odnosić, także ona ma takie bardzo mocne, empiryczne podstawy dla tego wszystkiego, co mówi i o czym jest w stanie opowiadać, jak o tej sałacie w naszej książce bardzo konkretnie. No jest osobą, którą ja na przykład bardzo podziwiam właśnie za jej dzielność, za jej niezłomność i za to, że no bierze na siebie gigantyczny ciężar, bo nikt by nie chciał jakby z taką wiedzą być w takim miejscu. Dodasz coś? Ja chciałem powiedzieć o tym, o czym powiedziała Kasia na koniec, o dzielności. Ty powiedziałeś o tym, że te rozmowy się przenikają. Znaczy nagle rozmowa z Joanną Tyrowicz jest totalnie również rozmową o odwadze, tak totalnie. Chociaż tego nie zakładaliśmy i wiecie, to co ona tam nam mówiła również jakby poza nagraniem, to mamy sytuację, uważam, że trudną do wyobrażenia, bo mamy kogoś, kto jest totalnym profesjonalistą i osobą totalnie odpowiedzialną i państwowcem i z tym wszystkim zanurzona jest w miejscu, które wszystkie rzeczy, które ona uważa za święte, plugawi. I ona tam jest na co dzień. Jeszcze więcej mówi o tym, ja wiedziałem, ale wszyscy muszą wiedzieć, że 10 lat wcześniej przepracowała w NBP, czyli poza wszystkim jest to jej zawodowy dom, taki bardzo istotny, formujący. Ważny. I wedle pewnych wartości, które wówczas, jak rozumiem, jeszcze tam obowiązywały. Przy tej okazji dowiedziałem się dla wszystkich symetrystów, nie wiedziałem o tym i bardzo się cieszę. Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała Radę Polityki Pieniężnej. Dowiedziałem się o tym z tej rozmowy. Nie wiedziałem, kiedy ten twór powstał, ale podobno, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezeską, ona powiedziała, używa takiego słowa, czy pani Joanna Tyrowicz, kiedy to cytuję, że to jest aberracja, żebym ja sama decydowała o tak istotnych rzeczach, tak? I powołała Radę. Nie miałem świadomości, no i miarą że to za jej... dokładnie perwersji sytuacji, w której już mogę użyć czasu przeszłego byliśmy, jest to, że po tym procesie doszliśmy do wniosku dokładnie odwrotnego. Czyli, że mamy cara, pana Glapińskiego, który właśnie jednoosobowo podejmuje decyzję, a funkcją tej rady jest wyłącznie to, żeby go w tej decyzji, która przypływa do niego z jakichś innych planet, utwierdzić. No i Joanna Tyrowicz mówi, ja w tym nie mogę, nie chcę i nie będę uczestniczyć. I teraz sobie wyobraźcie, że ona tam jest, tak? I wszyscy ci ludzie zwróceni są przeciwko niej. Chociaż co ona robi? Robi jedyne, co jako zawodowiec powinna w tej sytuacji robić. Nie? Jeszcze walczy ma tam dwóch członków też opozycyjnych, znaczy ich jest troje w Radzie. Mhm. Przerwiemy za chwilę następne pytanie. Pytanie z internetu, które w tym kontekście mi się bardzo spodobało. Nie wszystkie zadamy, naprawdę. Wyobrażacie sobie państwo pracę w mediach publicznych? To nie ja, to internaut. Od paru dni bardzo sobie wyobrażamy.
Nie bardzo? Bardzo. Bardzo? Tak. Myślę, że to jest miejsce, które będzie budowane od zera. Myślę, że jeżeli dobrze zrozumieliśmy, co tam się przydarzyło przez ostatnie 8 lat, to miejsce powinno być zbudowane w bardzo mądry sposób i będzie ważną częścią, mam nadzieję, budowania, odbudowy Polski. No to jakby miał odbudowywać Polskę, to chętnie. Katarzyna? Jak myślę o tym, co ostatnio oglądałam w mediach publicznych, ponieważ jestem ofiarą przemocy domowej i córka zmuszała mnie do oglądania programu Wiadomości przez 2 miesiące co wieczór przed wyborami, twierdząc, że nie mogę żyć tylko w swojej bańce. W sumie pewnie miała rację. Ale zgadzam się z Grześkiem. Myślę, że to tak jest, że tam się wszystko musi zmienić. To znaczy bardzo dużo będzie zależało oczywiście od sposobu, w jaki te zmiany będą wprowadzane. Bo przede wszystkim wydaje mi się, że w mediach publicznych musi wrócić demokracja również tam. To znaczy muszą wrócić konkursy, muszą wrócić normalne, jakby mieszczące się we wszystkich uchwałach dotyczących tej i telewizji, i radia, muszą wrócić wszystkie zasady. No i wtedy się będzie można zastanawiać, no bo jakby pytanie, co to ma być? Czy to ma być rewanżystowska teraz sytuacja, czy też właśnie ma to być próba zbudowania mediów, które nie będą... Na przykład, może by się udało to zrobić, podatne tak bardzo na polityczne wpływy, może jakaś merytokracja w mediach publicznych, a nie tylko właśnie wykorzystywanie ich przez tubę propagandową, znaczy robienie z nich tuby propagandowej przez tę czy inną stronę. Oczywiście też chcę to podkreślić z całą mocą, że chociaż tak się często właśnie symetrystycznie mówi, że no, bo media publiczne to zawsze były łupem politycznym i tak dalej, no ale jednak jakby ratunku. To, co się stało przez ostatnich 8 lat, to czegoś takiego po prostu nigdy wcześniej Polska, jak długa i szeroka, nie widziała, bo tam się stały rzeczy po prostu niewiarygodne. A myślicie, że jak, bo ja nie wiem, nie, bo czasu jak wyjechałem z domu rodzinnego, było to kilkadziesiąt lat temu, nie mam telewizji, więc nie wiem, jak to wygląda, ale jakbyście pracowali w telewizji publicznej, to tak widziałem. Kiedyś były takie bardziej z takim stylem, które są... Do moich czasów były bardziej wypukłe. To nie, to tych już nie ma. Jakbyście pracowali w telewizji publicznej, robili jakiś fajny program we dwoje, czy on byłby bardzo poważny, czy bardzo satyryczny, czy jakikolwiek inny, nie mielibyście takiej obawy, co tam idzie na pasku? Bo wiecie, przez 8 lat, jak się... Ja bardzo serio to, co Katarzyna powiedziała, co tam się działo, ja naprawdę myślę o tym w kategoriach szczepionki, że to nas zaszczepiło na... Ja uważam, że cała historia o 15 października jest również o tym, i to jest, wracając do tego pytania o naród, my żeśmy zdali nieprawdopodobny egzamin. Dlaczego ta władza jest tak bardzo zaskoczona wynikiem? Bo oni naprawdę uważali, i to nie była fantazja, tylko to była wiedza, że mają w ręku narzędzie, którym są w stanie skutecznie w dalszym ciągu nami manipulować. To nie jest fantazja, tylko to jest doświadczenie wyciągnięte przede wszystkim z Węgier. Tamten system działał, więc oni mówili, to zróbmy to samo, podkręćmy jeszcze bardziej i się uda. I my żeśmy właśnie wszyscy im zbiorowo pokazali, że nie można nas w ten sposób traktować. My żeśmy się na historię o podłości i kłamstwie, na taką historię potrafili zbiorowo wypiąć. To jest cudowna historia o nas. I myślę, że skara, właśnie dlatego, że to jest nasze przeżycie, to nikt tego za nas nie zrobił, my żeśmy ich pogonili. To jest w nas w tej chwili pamięć o tym, co tam się wyprawiało. Więc ja, to było, teraz to trochę ucichło, ale był taki wątek, który mnie zawsze dosyć irytował, takiego ględzenia warszawskiego właśnie, że kurczę, najprawdopodobniej ta nowa władza, jeżeli dojdzie do głosu, to najprawdopodobniej po prostu skorzysta z tych wszystkich przemocowych narzędzi i po prostu jedni przejmą pałeczkę i zaczną robić to samo. Ja jestem pewien, że tak się nie stanie, że my żeśmy wszyscy tak bardzo powiedzieli nie temu draństwu, że tego nikt nawet gdyby chciał, to nawet gdyby chciał, tego nie odtworzy. Więc ja się już nie martwię o paski. Przez jakiś czas, nie mówisz na zawsze, niestety, ale przez jakiś czas w Polsce nie będzie takich pasków. Czyli drogi TVN, albo płacisz Kasi tyle samo, ile Grzegorzowi, albo przychodzą do mediów publicznych, odnowionych mediów. Tu było gdzieś pytanie, proszę bardzo, tutaj pani. Gdzie mikrofon idzie?
Dziękuję bardzo. Ja jestem Ania. Chciałam Państwu podziękować, że przyjechaliście. Wczoraj się dowiedziałam. Właśnie. A, to Pani. To ja, tak. Pani zmieniła plany, bardzo dobrze, cieszę się. Zmieniłam plany, nie widziałam się dzisiaj z wnuczkiem, nie poszłam do kina, także no sporo Państwu poświęciłam. Ale do rzeczy. Czy książkę Pani kupiła? Dwie. Dobrze. Ja też namawiam tych wszystkich Państwa, którzy przyszli z książkami, żeby kupili następną. Jeżeli będzie można tam małe słowo wpisać do książki, przewidziane, super. Po pierwsze chciałam podziękować za kanał Polska, ponieważ wydałam na kanał Polska całą 13 emeryturę. O. To znaczy tak, zaplanowałam weekend, pojechałam, obejrzałam i po prostu no, i wszystkich namawiam. Bardzo także, dziękujemy. Tak, to jest po pierwsze. A teraz pytanie, kto był pierwszy, jeżeli chodzi o rozmówcę? Czy tak jak jest na okładce? Czy tak, akurat pierwsza osoba jest tak, jak była na okładce, bo to była Agnieszka Holland. Aha. I najpierw z nią rozmawialiśmy, a potem właściwie rozmawialiśmy nie w tej kolejności, która jest na okładce, tylko w tej kolejności, która jest w książce. Nie czytałam, więc kto jest ostatni? Proszę mnie zaskoczyć. Ostatni jest Jerzy Owsiak. O! A drugie moje pytanie, kto zdecydował, że taka piękna różowa okładka? My. Dziękuję. I mogę Państwu powiedzieć, że to była bardzo ciekawa historia, bo żeśmy naprawdę o ten różowy walczyli, ponieważ usłyszeliśmy, że jest to kolor niepoważny. To piękny i nie kolor. Licuje z powagą tych rozmów. I licuje. Jest to chyba jedna z rzeczy, która nas bardziej z Katarzyną cieszy, że mamy różową kładkę. Jestem z niej bardzo dumny. Państwo widzicie, na jakich siedzimy fotelach, prawda? My to bardzo szanujemy i bardzo się cieszymy i czujemy się naprawdę super ugoszczeni. A na kanał Polska zapraszamy 12 listopada do Teatru Komedia. Bo ale my robimy tu, teatr w Warszawie. Tak, ja wiem, ale Tusk odbierze 13 i 14, więc nie wiem, czy pani wyda na ostatnia szansa. To znaczy tak, no, 13 wydałam na kanał Polska, 14 wydałam na Operę Narodową w Warszawie, bo chciałam super. Posłuchać. Ale to nie myśmy tam śpiewali, to dla tak, ale to się zmieni. Repertuar był zacny. W każdym razie no zobaczymy, co z następną 13 zrobię. Ja, może jesteśmy w takim trybie trochę lżejszym, to jeszcze Państwu opowiem o tych zdjęciach, które są w książce. To była bardzo piękna też chwila z tymi zdjęciami, bo oczywiście było ustalone, że my mamy mieć jakąś sesję fotograficzną. Również wydawnictwo powiedziało, przyjdźcie w takich ładnych białych koszulkach. Myśmy to karnie wykonali, zrobiono kilkaset zdjęć, w których mniej lub bardziej poważnie wyglądamy w białych koszulach. Jesteśmy tacy bardzo profesjonalni. Redaktor Katarzyna Kasia, redaktor Grzegorz Markowski. Marszczymy brwi. I nagle żeśmy zobaczyli te zdjęcia i wiecie, to dopiero dotarło do nas w trakcie tej sesji, a nie wcześniej. Znaczy nagle sobie uświadomiliśmy, że my nigdy w ten sposób się nie ubieramy. Że to jest kompletna nieprawda. To jest jakiś kompletny nonsens. I robimy właśnie jakąś, wiecie, właśnie nachmurzone miny, które mają tutaj podbić jeszcze bardzo. Jesteśmy strasznie mądrzy. I w ostatniej chwili coś nas tknęło i powiedzieliśmy, nie chcemy już kolejnego zdjęcia ani w białych, ani w niebieskich koszulach, tylko to było jakieś, nie uzgadnialiśmy tego. Kasia przyniosła swoją różową koszulę, a ja mam cudowny plastikowy dres, który uwielbiam. I nagle się okazało, że to jest to, że to tam jest życie, że tam się coś fajnego wydarzyło. I z wielką ulgą najpierw się pojawiły, zdecydowaliśmy, że to będą te zdjęcia. No i potem do tego doszła różowa okładka i nagle to złapało jakąś drugą warstwę, że nie wyprodukowaliśmy kolejnej bardzo poważnej cegły, tylko bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że tam widać też jakiś rodzaj życia i oddechu, a nie kolejne właśnie wydumki akademickie. Także to stworzyło jakąś całość, dziękuję. Taką lżejszą. Dziękuję, bardzo, bardzo. Tam jeszcze jest pytanie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Artur. Przyjechaliśmy z żoną z Niemiec na kilka dni do Wrocławia, więc mamy wyjątkową okazję tutaj po prostu spotkać Państwa na żywo. A oglądamy cały czas, oczywiście mieszkając w Niemczech, program Szkło Kontaktowe. Po polsku? Ale, no tak, tak, tak. I jeszcze po polsku, rozumiemy po polsku, także będziemy dalej oglądać po polsku. Natomiast ja mam takie właśnie pytanie związane zarówno z jednym z tematów tej książki, z tych rozmów, a z drugiej strony również to, co się tutaj pojawiło i związane z Państwa no, działalnością. Tak? Państwo redagujecie, czy występujecie w programie satyrycznym, a ja mam takie wrażenie, a propos tego, co Pan Grzegorz też mówił, że nie wszystko, co w zamierzeniu ma być śmieszne, rzeczywiście takim śmiesznym czy zabawnym jest. I ja mam taki na swój prywatny użytek takie pojęcie, że w Polsce obniżyła się granica pojęcia obciachu. Kiedyś
pewne dowcipy, czy pewien rodzaj wypowiedzi publicznych, można było uznać, że budził zażenowanie. Dzisiaj to zażenowanie tak spada coraz niżej, a programy, które miałyby nas rozśmieszać, czyli programy rzeczywiście w tym celu wymyślone, mają jak gdyby to takie, no nie wiem, zadanie wytłumaczenia komuś tego dowcipu, tak już do cna, do imentu, bo zakłada się, że ten widz nie jest na tyle inteligentny, że złapie coś w locie i większość tych rozśmieszaczy pozbawianych jest, ja wiem, pewnej finezji, pewnego sposobu, który opowiadania dowcipu, który zakładałby, że ma do czynienia z widzem inteligentnym, i że po prostu w tych wypowiedziach trzeba jeszcze często dwa razy wypowiedzieć tę puentę. To tylko chciałem się dowiedzieć, czy Państwo macie chociaż w pewnym sensie zbliżone wrażenie do tego, o czym ja powiedziałem. Zanim Państwo odpowiedzą, to o tym się nawet mówi w książce. No tak właśnie, bo jeżeli chodzi o te kwestie obciachu, no to jeżeli człowiek troszeczkę się poprzygląda polskiej polityce, to ja mam wrażenie, że obciach nie istnieje. Już nic nie jest obciachem. Jakby jakieś takie poczucie przyzwoitości, wstydu, tego, żeby ktoś popatrzył, pomyślał, jak wygląda w tej sytuacji, czy właściwie się zastanowił, co mówi, no to ja już naprawdę przestałam mieć takie wygórowane żądania pod adresem większości osób, które się zajmują polityką. Mam wrażenie, że znaczy myśmy przez ostatnie lata, powiem to, no byliśmy w takiej sytuacji, kiedy na przykład w ostatnich miesiącach, to jak układaliśmy nasze programy, to nie wiedzieliśmy, co wybrać. Tyle tam było rzeczy takich po prostu żenująco śmiesznych. I właściwie one były takie, że można było też je puszczać bez żadnego komentarza, ponieważ patrzenie na sytuację, w której ktoś już siebie traktuje w taki sposób, to już nie mówię o tym, jak traktuje innych ludzi, no to jest jakoś tam pouczające. Tylko myśmy też bardzo często, i to mam nadzieję, że trochę tego będzie teraz mniej, mieli takie sytuacje, w których nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, ponieważ to, co widzieliśmy, było w równej mierze śmieszne, jak i straszne. I coraz więcej było okrucieństwa w tym wszystkim. I ja myślę sobie, że tutaj Dorota Masłowska mówi o tym w tej rozmowie, że śmiech jest dobry, śmiech jest potrzebny, śmiech łączy i tak dalej, ale śmiech czasami jest okrutny wobec kogoś. Śmiech może wykluczać, może sprawiać, że ktoś przestaje funkcjonować w jakiejś wspólnocie. I mam takie poczucie, że mówienie nie takiemu śmiechowi paradoksalnie było dla nas przez ostatnie lata super ważną częścią składową programu, który jest programem satyrycznym, w którym występujemy. Czyli właśnie mówienie sobie, że nie. Może pan prezes się z tego śmieje, ale my się nie będziemy z tego śmiali, bo to po prostu nie jest śmieszne. To jest zresztą taki wątek, nie wiem, czy Państwo o tym myślą, ale ja się na przykład, jak już mówimy o tym euforycznym stanie, w którym jesteśmy, to jest akurat taka rzecz, której ja się boję i o tym też z Kasią rozmawialiśmy, że my na fali takiego totalnego triumfalizmu, triumfowania, to znaczy pokazywania tej stronie drugiej, teraz my, dokładnie w ten diabelski rechot wpadniemy, że teraz to my będziemy tymi, którzy właśnie rechoczą, mówią, no i co, i teraz to teraz my pośmiejemy się z Was. To by było katastrofalne. Niestety jak patrzę na, Facebook nie jest jakimś pewnie najbardziej precyzyjnym sposobem obserwowania, ale widzę tam tych tonów strasznie dużo. Próbuję z niektórymi ludźmi wchodzić w polemikę i widzę taki całkowity brak gotowości, żeby się zatrzymać. To znaczy ta potrzeba odreagowania czy wendety jest po naszej stronie tak wielka, że akurat tego się rzeczywiście boję, że my teraz wejdziemy właśnie w ten ton triumfalistyczny i to my teraz będziemy z drugiej strony rechotać. To by było fatalne. Przywołujecie w tej książce wiele polskich fraz i przysłowi dotyczących śmiechu i to, co teraz mówisz, to najbardziej znane, ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatni i to wcale nie jest wesołe. To znaczy, mówimy o tym rechocie diabelskim, kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani czyimś upadkiem albo tym, że komuś się coś dzieje. Bardzo fajne jest to zestawienie, osobiście jako człowiek, który lubi język, z przyjemnością przeczytałem takie nagromadzenie fraz i przysłów, bo nie wszystko to są przysłowie o śmiechu, który w języku polskim raczej powoduje, że myślimy o sobie
jeśli mądrość ludowa stoi za tymi wypowiedziami, jako o ponurakach i takich trochę dziwakach. Proszę Państwa, to się naprawdę przedłużyło ponad miarę. Za tydzień... Może jeszcze jedno pytanie, jestem strasznie ciekaw Waszych pytań. Może tak zrobić? Właśnie. Jak o mnie chodzi, to możemy tu siedzieć tak długo, jak Państwo chcą, to pewnie. No to tak, tylko potem jak przyjdzie do podpisywania książek i do rozmów, to będziecie wszyscy wściekli, oni w tej kolejce stali i ten, kto na końcu, jak jagodność, wiecie, to będzie trzeba wytrzymać. My o 6 rano mamy pociąg jutro. Tak. No to w sam raz wyjdziecie stąd i to jest... Czyli to ostatnie pytanie, możemy tak zrobić? Ostatnie pewnie. Dobra. To prosimy, ja dostałam mikrofon, jestem z Niemiec. Chciałam powiedzieć, że... Żona z Niemiec, dobrze to brzmi. Najlepszy, najwyższej jakości. Wygrywa Tusk i wszystko. I zaczęło się. I tak mówili, że tak będzie. Jest chemia z Niemiec, AGD z Niemiec i żona z Niemiec. Wow, ekstra. Po rozmowie z Państwem bardzo dziękuję. Oczywiście, że tu przyszłam. I takie dwie myśli mnie naszły. Po pierwsze, Pani rozpoczęła, Pani Katarzyno, rozmowę o takim lęku związanym z wojną. Mam 61 lat i sobie pomyślałam, jak w ogóle wojna się rozpoczęła, że to jest, że my jesteśmy takim pierwszy raz w moim życiu coś takiego się stało. Bo oczywiście gdzieś tam, powiem tak ogólnie teraz, w Afryce cały czas są jakieś wojny. W dawnej Jugosławii była wojna, ale jednak to było zawsze bardzo daleko. I nie wiem, czy wszyscy ludzie robili sobie aż tyle myśli na temat, tyle się zastanawiali. A teraz sobie pomyślałam, że ta wojna jest od nas 1000 kilometrów, że potrzeba jakiejś takiej małej rzeczy, a przejdzie na nasz teren i będziemy bezpośrednio tymi ludźmi uczestniczącymi w wojnie. Mogę pani przerwać? Bo ten wątek jest również w książce i to chciałbym, żebyście państwo... Mówię to dlatego, żebyście się poczuli lepiej i pani również. Bo to nam dokładnie Jarek Kujisz uświadamia. On mówi tak. Otóż ten lęk pani o tej wojnie, która jest 1000 kilometrów stąd, oczywiście jest zrozumiały, ja też się boję, ale on jest w pewnym sensie bez sensu. On mówi, my żeśmy nie zrozumieli fundamentalnej zmiany, która nas wszystkich objęła. My jesteśmy, drodzy państwo, w NATO i w Unii Europejskiej. Dramat Ukrainy na tym polega, że oni w tych strukturach nie są i nagle, mogę brzydko powiedzieć, czy nie? No już raz mówię. I nagle taki skurwysyn Putin mówi, to ja sobie tam wjadę. Otóż on sobie do nas tak nie wjedzie właśnie dlatego, no, że my jesteśmy w strukturach. I to jest, wiecie, i niesamowite jest to, że my tego wspólnie, jak tu siedzimy i jak jest nas tych parę dziesiąt milionów ludzi, że my tego nie przyjęliśmy do wiadomości. Nasza sytuacja w tej kluczowej sprawie zmieniła się diametralnie. A my cały czas tego o sobie nie wiemy. Może, ale mimo wszystko psychicznie w głowie ja inaczej myślę. Było dla mnie to szokujące. To jest taka sprawa, że aż do dzisiaj teraz sobie o tym myślę. Wróciły znowu te myśli, jak pani powiedziała. I jeszcze pomyślałam sobie o tej wojnie w Ukrainie, że ona się stała dla nas taka normalna, dlatego że już tak długo trwa, prawda? I że na początku były cały czas w telewizji, co się stało, każdy dzień i tak dalej, a teraz zauważyłam, jest coraz jak gdyby mniej. Ale znowu, to jest naturalne. No, to jakby nie można trwać w nieustającym stanie gotowości. Ale znowu, nie odbierajmy sobie tego, nie powiedzmy sobie teraz, o, byliśmy fajni, a teraz już jesteśmy beznadziejni. My dalej robimy nieprawdopodobne rzeczy i dalej to jest powód, żeby się sobie pogratulować. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos właśnie odbudowy nowej telewizji państwowej, że ja sobie myślę, że publicznej, myślę sobie, że pana jakieś tam myślenie o tym, że warto by było pracować, jest fantastyczne i odbudowywać taką telewizję, bo myślę, że my ogólnie jako naród, społeczeństwo, bardziej mi odpowiada to słowo, potrzebujemy ludzi młodych, pięknych, inteligentnych, którzy tak. No i teraz pani dobrze skończyła, no. Którzy się nie komentuje, że nie. Tak. Którzy po prostu bardzo pani dziękuję. Porozmawiacie prywatnie później. Słuchajcie państwo, bardzo dziękujemy naszym gościom, bardzo dziękujemy, że jesteście. Goście rzeczywiście nie odmówią autografów, prawda, i rozmów. Katarzyna, Kasia, Grzegorz Markowski. Dziękujemy. I Red Green, dziękujemy bardzo.